Cześć, witam was wszystkich na kanale Gramtadam. Dzisiaj nietypowo, bo goszczę w sklepie gryplanszowe24.pl w Częstochowie. I ze mną ekipa tego sklepu. Zgadza się. Ja jestem Mateusz, jestem... kierownikiem. Bo mnie zabiją. Jestem kierownikiem tego sklepu. A to moi koledzy Adam oraz Karol, z którymi działamy w tym biznesie od wielu, wielu lat. Zaufajcie nam. Ja bym się pierogi sprzedawał. Zaufajcie nam. Najlepsze pierogi na południowo-polskie. Goście tutaj, gdyż wpadliśmy na świetny pomysł zaprezentowania wam naszych 10 najlepszych gier planszowych. No i tak zawsze poznajecie gry planszowe z punktu widzenia recenzentów, tak dzisiaj poznacie najlepsze gry planszowe z punktu widzenia sprzedawców. Mam nadzieję, że to będą trochę odrębne topki niż całej reszty, no i myślę, że znajdziecie coś dla siebie, bo tak mam wrażenie, że te wszystkie 4 topki, bo moja też tutaj będzie, będą się od siebie bardzo różniły. No jasne. I co, ja zaczynam? Mogę zacząć od lewej? No to zacznę. Dobra. Jedziemy. Moje miejsce 10 jest Brass Birmingham. Typowo giera ekonomiczna, mocno skupić, mocno zaangażować. Ale no jest to gra w pewnym sensie ograniczeń, no bo tam różne rzeczy nas ograniczają, tam dostęp do tych beczek, do tego węgla, do tego żelaza i tak dalej. Ale giera jest naprawdę, naprawdę super i gorąco polecam, już nie wiem, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt partii rozegranych i cały czas jest chęć do tego wracać. Matuszek? To teraz troszeczkę odbijemy Adasiu dudkę, że tak powiem. Ty pojechałeś wysoko, to ja trochę spadnę nisko. Coś dla każdego, coś dla całej rodziny. Na 10 miejscu honorowo daję Carcassonne. Uważam, że jest to tytuł dla całej rodziny, jeśli chcecie kogoś kręcić planszówki tak pomalutku, ale nie właśnie poprzez Monopoly czy bierki, to właśnie Carcassonne będzie dobrym otwieraczem do konserwy. Także sami wiecie, Carcassonne honorowo na 10 miejscu, no musiało być. Musiało. Karol. To u mnie na 10 miejscu będą Tyranii Underdarku. To klasycznie taki Era Control, trochę deck building. Coś czuję, że też może znaleźć się na innych listach. Jest szansa. Jest szansa, że może być. Klimat D&D. Właśnie skreślam. Klimat D&D naprawdę myślę, że ciekawy tytuł. Bardzo dużo strategii, mamy 6 różnych talii. Za każdym razem rozgrywka może być inna, bo inaczej jak te talie połączymy, to zupełnie inne strategie są. I myślę, że to odpowiednie 10 miejsce. U mnie 10 miejsce to zupełnie inne niż kolegów. Będą to Podwodne Miasta. Jest to gra dla, jak moim zdaniem, średnio zaawansowanych graczy, gdzie budujemy miasto pod wodą i dbamy o to, aby rozbudować to na różne sposoby. Mamy tam budowę infrastruktury, mamy budowę roślinności, tak więc na różny sposób będziemy te nasze miasta rozbudowywać. No a chodzi o to, jak to w każdej grze euro, aby zdobyć jak najwięcej punktów, no bo gracz z największą ilością punktów wygrywa. Ale tak jak wspominałem, jest to gra, która pozwala na obranie wielu różnych strategii i dlatego to jest moje 10 miejsce. Dobrze, no to teraz 9. Jedziemy z 9. Tak, u mnie na 9 miejscu Brzęk. I to tak jakby nie ograniczam do którejś konkretnej części, tylko można powiedzieć, że grałem we wszystkie i wszystkie bardzo, bardzo mocno siadły. Przeszedłem całe Legacy, podstawowego Brzdenka z kilkoma dodatkami posiadam i cały czas do niego wracamy, gramy. No, gra wyścigu, zbierania surowców, w sensie zbierania punktów bardziej, uciekania przed smokiem, staranie się zrobić jak najmniej hałasu i czuć taki dreszczyk w sensie tego, że rzeczywiście czas nas goni, że ścigamy się i z grą, i ścigamy się z innymi graczami. No Brzdęk już, nie wiem, z 2 czy 3 lata to na pewno taka topka, topek, jeśli nawet chodzi o sprzedaż, no bo to jest tytuł, który się sprawdza i wśród początkujących, i wśród nawet bardziej zaawansowanych graczy. Więc moje 9 to Brzdęk. Dobra, Adaś, to ja może tutaj troszeczkę się zaskoczę. I pierwszy raz z tą się zgodzę, 9 Brzdęk. To za zaskoczenie. A jak? 9 Brzdęk również. Jeśli chodzi o Brzdęk w moim przypadku, to tak, nie wiem, ale u mnie było takim jak gdyby powrotem do gier planszowych, dlatego bardzo sobie cenię tę grę. Poza tym, abstrahując od tego, że to jest świetny po prostu deckbuildingowy tytuł przygodowy, wiecie, ciśnienie, rywalizacja i tak dalej. Po prostu goście z Lucrum Games pojawili się któregoś dnia u nas w sklepie, za co im serdecznie dziękuję. I to był taki mój powrót do planszówek. Brzdęk zawsze w moim sercu, świetny tytuł, polecany dla każdego, także... Totalnie zgadzam się z tobą, 100%. Brzdęk na 9 jest. Karol. To ja tutaj podobnie do Matusza, też będzie to mój jakby taki powrót do planszówek w sumie nowoczesnej, tylko że nie Brzdęk, a w tym przypadku Nemesis, bo była taka pierwsza nowoczesna gra, którą kupiliśmy kiedyś z kolegami i we trójkę zagrywaliśmy się 50 razy z rzędu normalnie cały czas. Co weekend graliśmy tego Nemesisa i obecnie już nie ma szans, że w niego zagram, po prostu mam go za dużo, ale z sentymentu bardzo, bardzo go lubię. Oczywiście to taka semi-kooperacyjna,
gdzie każdy wciela się w rolę inną na statku i wiadomo, czasem nie każdy ma cel, żeby ten statek koniecznie doleciał do ziemi. Także generalnie bardzo polecam, jak ktoś lubi się pokłócić. Sprawdzimy. Słuchajcie, miejsce ósme. Adam, jeszcze nie, czekaj. Wyrwał się jak nic z konopi. Przepraszam. Dobra, chowam moje, kiedy już tak trochę na was wchodziło. To jeszcze spokojnie. Moje dziewiąte miejsce, myślę, że to będzie zaskoczenie dla wszystkich i będzie to Azul. No kurczę. Jest to gra logiczna, która wyszła już chyba w 5 różnych odsłonach, chyba nawet w 6, bo jest jeszcze Splendor pojedynek czy coś takiego. Znaczy Azul pojedynek czy jeszcze coś takiego. Mini teraz. Takie mini. Jeszcze mini. Tak, mini. Mm-hmm. No. Więc jest to gra logiczna, która moim zdaniem może was też wprowadzić do gier planszowych. Jest to coś innego niż inne gry, bo tutaj układamy po prostu na planszy nasze kafelki, które są w różnego rodzaju. Są to kwadraty w jednej wersji są to rąby, w innej wersji są to heksy. A więc mamy tutaj pełną dowolność. W zależności od tego, jaką wersję wybierzemy, to będziemy zupełnie inaczej układać te kafelki, bo zupełnie na czym innym będzie ta gra polegała. A więc jeżeli ktoś będzie chciał mieć wszystkie Azule w kolekcji, to w każdym znajdzie coś innego, coś fajnego, coś zupełnie odmiennego od poprzedniej. Dlatego moim zdaniem gra Azul, jeżeli chodzi o gry logiczne, jest jedną z lepszych gier i dlatego wylądowała na miejscu 9. Wspaniała pozycja dla glazurników. Tak. To zwłaszcza ten Summer Pavilion. Dobra, to miejsce ósme. U mnie na miejscu 8 Zatoka Kupców. Gra asymetryczna, tylko bardzo mocno. Typowe euro, zbieramy punkty. Każdy z graczy gra swoją postacią i każdy, można powiedzieć, ma swoją minigierkę, w której tworzymy przedmioty, później musimy je sprzedawać odpowiednio klientom, którzy przybywają do tej naszej zatoki. Gra, w którą no, bardzo, bardzo regrywalna, ponieważ zagranie każdą postacią, tam niby są tylko 4, ale za każdym razem możemy jakoś prowadzić innej taktyki, inaczej podejść do samego tematu. Też ogromna ilość dodatków, które do niej są, powoduje, że naprawdę jej regrywalność jest bardzo, bardzo duża. No i można powiedzieć, że takie z tamtego roku to moje takie chyba największe odkrycie gierka, do której chętnie siadamy i cały czas zmieniamy się tymi postaciami i cały czas ląduje na stole. Więc Zatoka Kupców, jeżeli nie lubimy nudy, no to serdecznie polecam. I tutaj trzeba jeszcze dodać, że każdy dodatek w Zatoce Kupców to jest nowy sprzedawca, czyli coś nowego wprowadzane do gry. Tak, zupełnie różnego od poprzedniej. Kolejna minigierka. Kolejna minigierka. Tak, to prawda, bardzo dobry tytuł. Ale na moim miejscu 8 stawiam na Concordię. Słuchajcie, bardzo, bardzo stary tytuł, chyba z 90, bodaj 5, nie wiem, 6, może jeszcze niżej roku, ale okolice gdzieś tego Katana, nie? Pierwszego. Bardzo, bardzo fajny tytuł. Wiele tytułów dzisiejszych planszowych cierpi na to, że planszowe są właściwie z nazwy, natomiast brakuje gdzieś tej planszy. Wiecie, dlaczego ludzie tak lubią wsiąść do pociągu? No dlatego, że ma dużą planszę, tak? I tutaj właśnie Concordia rozwiązuje ten problem. Przy tym jest też łatwa w obsłudze. Wszystko na planszy wykonujemy za pomocą kart. Tematyka świetna. Czasy Imperium Rzymskiego, obszar Morza Śródziemnego, tak? Mamy te prowincje starożytnego Rzymu. Generalnie bardzo, bardzo dobry tytuł, taki, żeby też wejść z całą rodziną w to. Prosty do wytłumaczenia. Także Concordia gdzieś tam w tym moim sercu, podobnie jak Carcassonne, będzie zawsze sobie tam gdzieś leżała. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Polecam wszystkim. Karol, co tam na ósemce? Tak, ja odwrotnie od kolegi. To nie nowoczesny tytuł, bo wykorzystujący aplikację. I to będą Słowołaki. Chyba najlepsza gra na mojej liście. Jest to świetny tytuł imprezowy. Dość mało znany chyba w Polsce, nie wiem czy jakoś tak. Raczej nie z popularności, ale jest naprawdę świetny, jest taka odmiana mafii. Tylko że ze słowami, bo generalnie dzielimy się na miasto i wilkołaki, tylko że wiadomo, że nikt nie wie, kto kim jest i staramy się zgadnąć słowo. Tylko że wilkołaki znają je przed grą i mogą tych graczy odprowadzać od znalezienia tego słowa. Naprawdę fajny tytuł i bardzo polecam, ponieważ w Polsce jakoś nie zdobył popularności, a jest naprawdę fajny. No to chyba dosyć dużą ilość graczy jest, nie? Jest no tak, od 4 chyba, no ale najfajniej w 8-9, takie typowo imprezowo, nie? No. W tym wieku tyle przyjaciół znanych, to już nie jest takie łatwe. U mnie na 8 miejscu jest gra, która chyba jako jedyna gra planszowa może się toczyć bez końca. Jest to gra, którą rozkładamy i możemy grać z tydzień cały czas, może się fabuła tam toczyć i wszyscy będą zadowoleni. A chodzi to o Mityczny Wiatr. To świeżynka. Tak, jest to świeżynka, nowość od Galakty. I tutaj podobnie jak u Ciebie w Zatoce Kupców, gra jest bardzo regrywalna, dlatego że każdą postacią będziemy grać zupełnie inaczej. Mamy tam w podstawowej wersji gry rolnika,
czekaj, rolnika, leśniczego, kaczmarkę chyba? Kaczmarka z dodatkiem. O kurczę, powiedziałbym ci, bo gram, ale nie pamiętam. No, właśnie, handlarkę. Tak. I rzemieślniczkę. I każda z tych postaci będzie robiła zupełnie coś innego podczas swojej tury. Rolnik będzie dbał o to, żeby zasiewać pola, obsadzać grządki, plewić je i tak dalej. Leśniczy będzie chodził na wyprawę, aby zabijać zwierzynę, przywozić mięso do miasta. Rzemieślniczka oczywiście będzie robiła różne wyroby, a handlarka, no to jak wiadomo, będzie handlowała różnymi rzeczami. Robiła kasę. Ale jest główny cel, czyli rozwój naszego miasta, bo poprzez zarabianie pieniędzy, które właśnie na różny sposób każdy będzie gromadził, będziemy rozbudowywać nasze miasto, będziemy budować na różnego rodzaju budynki, które będą pozwalały nam na różne akcje lub dodatkowe bonusy w grze. A oprócz tego mamy też fajne takie zalążek fabuły, która prowadzi nas przez całą grę i mówi, co w tej naszej osadzie się dzieje, kto nas odwiedza, co się dzieje z naszymi postaciami, które wyruszają na jakąś tam wyprawę, tak więc naprawdę bardzo ciekawy tytuł i różnorodny. No jak mówiłem, można grać bez końca. Potwierdzam, że można grać bez końca. Tak, albo to ani nie da się wygrać, ani przegrać, nie? Nie ma jakby... No... Tak, tak, ta gra po prostu nie ma końca, ale się w nią gra i gra. Opowiadać też, no nie, on ale w końcu bez końca. dobrze, i co? No przechodzimy i co, do siódemki. Tak, tak, siódemka, no. U mnie na miejscu siódmym też dosyć grube euro, bo Paladyni Zachodniego Królestwa. Gra, która w pewnym sensie nie wybacza błędów. Tam można powiedzieć, że od samego początku trzeba jakoś tą maszynę rozpędzić, to wszystko się musi ze sobą dobrze zazębiać, bo inaczej nasz wynik punktowy będzie no co najmniej, co najwyżej słaby. Więc Paladyni nie wybaczają, ale tytuł, w który zagrałem naprawdę bardzo, bardzo dużo razy, jak już w takiej perspektywie czasu, jak odnalazłem kartki z punktacjami, się okazało, że ich jest bardzo, bardzo dużo pozapisywanych. Więc Paladyni bardzo fajny tytuł na zasadzie zarządzania w sumie tylko dwoma surowcami plus bardzo duża ilość kolorów tych ludzików, gdzie możemy wysyłać, bardzo dużo możliwości, pól do zapełnienia i tak dalej, i tak dalej. I też w sumie może jakiejś bardzo rozgrywalności nie ma, bo tam w sumie są tylko te różne misje i tam te różne karty, które możemy wysyłać tych pracowników, ale tak czy inaczej bardzo chętnie do niego cały czas wracamy, jako do takiego naprawdę tytułu, na którym trzeba usiąść i się grubo zastanowić, co w każdym kroku zrobić. Tak jak wspomniałem, gra po prostu no, nie wybacza błędów. I tyle, jeśli chodzi o siódemeczkę ze mojej strony. Bardzo dobrze. Siódemko Adama Paladyni, czyli seria Zachodniego Królestwa. Gdybyśmy byli symetrystami, to ja bym powiedział teraz, że architekci, a to byśmy bo wszystkie te gry lubimy, oczywiście mamy i znamy. Ale u mnie na miejscu siódmym będzie Terraformacja Marsa Ares. Tę grę, właściwie ta gra wpadła mi w ręce na takiej zasadzie, że często pewnie wy jako planszówkowicze macie taki syndrom, że wy macie tę grę, wasz znajomy ma tę grę, znajomy znajomego też ma tę grę i tak dalej. W przypadku Terraformacji Marsa, tej standardowej, klasycznej, no większość moich znajomych oczywiście ją posiadała, miała, rozbudowywała. Natomiast bardzo też chciałem mieć jakby Terraformację Marsa w swojej kolekcji, ale i tak właśnie tak odkryłem tę grę. Ale no wiecie, z racji tego, że ona już dosyć się rozrosła, no nie chciałem aż tak głęboko może wchodzić w ten temat, stwierdziłem, że potrzebuję jakiejś takiej wersji Turbo Instant dla debila, wiecie, takiej zupy w proszku, szybkiej do zrobienia. I właśnie Terraformacja Marsa Ares idealnie się w to wpisała. Jest dosyć prosta w obsłudze właśnie, posiada wszystko, całe to bogactwo, tą paletę, jaką ma jednak ta klasyczna Terraformacja, w którą chyba ty bardzo lubisz zresztą no. grać. Zresztą no, Karol te wszyscy też lubimy, tak? Ale są tutaj... To Ares teraz polubiłem, to mi się wydaje, że... Tak. I Ares właśnie, wiecie, ma to właśnie, co tutaj pewnie Karol mi przyzna rację, że ona jest taka, wiecie, wyciągamy, gramy, każdy wie, co ma robić. Czasami troszeczkę trzeba śpiewków tam, czy jakichś niedbałych graczy przypilnować troszeczkę. Ej, to nie tak do końca działa. Ale generalnie Ares dobrze pracuje, także jeśli szukacie takiej, wiecie, wersji mini, nie wiem, takiej no. Tak, skondensowanej, jakiej w zipie, o. Terraformacja Marsa w zipie, czy w WinRarze, do rozpakowania szybkiego, to właśnie Ares będzie way to go. No, no fajnie, że okay. Tak wszystko tam symbolicznie się dzieje, no, tak szybko jest takie... I sprawdźcie sobie koniecznie tematy, jeśli gdzieś się je da dostać, bo to też robi no, robotę, roboty, myśmy no. kupili cztery i naprawdę to było świetne, z tymi matami grało się perfekto. Czy teraz ja siódemka? Siódemeczka. To zostajemy na Marsie, tylko że troszkę już... W innym klimacie. To będzie coś czuje ambitnego. To będzie On Mars, Witala Lacerdy. Także zupełnie cięższe. Grubo poleciało. Tak, grubo. Gruby kaliber został wyciągnięty. Jest... Gdybyśmy mieli kapelusze, teraz byśmy zdjęli. Słuchaj, bo na gra, w którą nie mam z kim grać, to jest świetny tytuł, tylko że no ciężko znaleźć ekipę, ponieważ najlepiej, żeby wszyscy już grali to za 4-5 razy i wtedy można sobie pograć.
Ale generalnie gra świetna, fajny bardzo mechanizm jest latanie pomiędzy orbitą a Marsem, mam zupełnie inne akcje. No sama plansza też jest gigantyczna, fajne wykonanie tam, chyba Ian Otto zrobił grafiki. Tak, no nie, no generalnie bardzo, bardzo gra fajna, no tylko że no, no ciężki, gruby tytuł na dużo czasu, mnóstwo strategii, dużo wszystkie te akcje się fajnie zazębiają, wszystko to ze sobą fajnie działa i wszystko jest związane bardzo z tym tematem i każda akcja jednak ma sens, co ją robimy, tak. Niby Euro, jednak klimatu tam trochę jest. No jest klimat, jest czuć, że latamy tym statkiem, mamy tego swojego astronautę, no jest tam, latamy tym łazikiem po tych wszystkich lokacjach. Tytuł. Jest co robić. Jest co robić, polecam. Trzeba przyznać, że jest świetnie wykonana. Tak, jakość wykonania jest po prostu. Zazwyczaj te laserdy to są dopracowane już na najwyższym poziomie. No jednak za ceną jednak coś stoi. No, to tak. Nie dość, że świetne mechaniki, to jeszcze bardzo dobra jakość wykonania. Z laserdy też bardzo dobry jest Park Niedźwiedzi. Tak, przepraszam, lacer. To taki joke. Tak. Yeah. Okej. Okay. Moje siódme miejsce to trochę ukłon w stronę kolegi, to będzie Nemesis. O. Jest to ogromna gra planszowa, w której jak już kolega wspomniał, jesteśmy na statku kosmicznym i musimy się z niego wydostać, ale tutaj w tej grze jest taki syndrom takiego małego chamskiego człowieczka, który będzie kombinował, jak to zrobić, żeby wszystkich wyrolować i na przykład się zamrozić i albo uciec z kapsułą i mieć wszystkich w nosie. Więc tutaj jest fajne to, że mamy tutaj ten element zdrady. Tak wszyscy myślą, że ze sobą współpracujemy, ale zawsze znajdzie się w grupie jeden taki mały... Silniczki się inaczej poprzestawia. Tak, naprawiłem. Dobrze jest. Naprawione są, tak jest, dobrze, dolecimy. Także zawsze w tej grze trzeba mieć taką uwagę, że no jednak ktoś na pewno nas będzie chciał wyrolować i będzie chciał nas wysadzić w powietrze i uciec, o ile w ogóle zdąży, bo na przykład mi ostatnio 3 rozgrywki zakończyły się albo spaleniem statku, albo eksplozją. Więc no, to wydarzenia potrafią tam skończyć grę niespodziewanie. Tak, możemy myśleć, że wszystko jest pod kontrolą, ale ta gra nam pokaże, że jednak nie jest. Tak więc naprawdę polecam grę, bo dużo się w niej dzieje i to niesamowicie nieprzemyślanych, niespotykanych, niespodziewanych rzeczy. Tak, Nemesis, dobry tytuł. Ciekawa sprawa. Tak. Potwierdzam, Paweł, potwierdzam. Zgadzamy się. U mnie, znaczy teraz szósteczka, na miejscu szóstym u mnie Duna Imperium. Gierka, która ostatnimi czasy bardzo często ląduje na stole. Gdzieś ostatnimi czasy bardzo mocno u mnie w ekipie siadły właśnie gry, które są powiązaniem takiego, można powiedzieć, euro, czyli typowo zagrywaniem kart, zarządzaniem surowcami, ale jednak z takim elementem konfliktu, czymś, co jeszcze po prostu się jeszcze dzieje tak, że bezpośrednio mam z kimś, tak powiem, kosę. Więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajny aspekt takich tytułów. No i ostatnio gdzieś rzeczywiście bardzo mocno mi kupiły takie gry. I właśnie jedną z nich jest Duna, ale to nie ostatni tytuł na mojej liście z takim, że tak powiem, elementem interakcji. Elementem interakcji. Więc u mnie na miejscu szóstym Duna Imperium. Tak, zwłaszcza jak się jeszcze wykupi figurki, to taki no jest, fajny klimat wnosi. No. Ale podstawka tak, też daje radę. Taka gra euro z klimatem, naprawdę. Nie, no fajna. Co, szósteczka, tak? 666 robimy, tak? Dobra. Jeśli chodzi o szóstkę, no musi być w końcu jakaś era kontrolka. No i tutaj to mogłoby być tak, że można by było powiedzieć, tu coś jest, rozwija się lista i czytam 10 pozycji, bo naprawdę tego jest w czym sobie radzi i ciężko mi było tutaj wybrać. Ale myślę, że na szóstce po takim głębszym jakby przemyśleniu uznam, że będzie to gra o tron, słuchajcie. Jest to gra... Co? Nic, tak, ale... joke. Gra o tron jest świetna, naprawdę. Polecam wszystkim serdecznie z całego serca. Już abstrahując z tego, że tam super serial, przede wszystkim książka, super serial i tak dalej. Nie każdy sezon, wiadomo, haha. Ale generalnie Gra o tron jest rzeczywiście taką dobrą grą area control polityczną, w której czujemy się jak... Tam się, wiecie, to są takie tak naprawdę szachy na formie area control. I bicie się po łapkach, takie typowe. Tak, gra dla 6 osób. Tak, pod warunkiem właśnie, że gramy więcej osób. Jeśli 8 najlepiej. No też nie 8. Chyba, że jak nie mamy solo graczy, które jakimiś pacynki po prostu, wiecie, mają ten nad stołem i rozmawiają z nimi. Nie, generalnie nie jest, nie jest to gra dla małej liczby osób, jest to gra zdecydowanie dla dużej liczby osób. No, jeśli ktoś już zna tę grę, no to wiadomo, że tam pewne jakieś strategie będzie miało opracowane. Nie jest to też taki tytuł łatwy, rodzinny do wejścia takiego ad hoc, nie? Że po prostu, a dobra, dawaj, nie ma w co grać. To po Chińczyku zagramy w Grę o Tron, może, nie? Bo
bo to będzie szybko, a potem obiad zrobimy czy tam kawę. Ja myślę, że Gra o Tron to jest jedna z tych gier, która tam może przyjaźnie rozbijać tak bardzo. No to tak, tam jest typowo. Też, ale wydaje mi się, tutaj Spartakusowi bym dał. Widziałem małżeństwo, które się prawie dostało po partii Spartakusa, więc... Ja tam jeszcze Munchkin może rywalizować też bardzo. Tak, to też, ale Gra o Tron zdecydowanie, wiadomo, że nam... I tutaj to jest moja szóstka, już nie będę więcej tłumaczył, no po prostu wiecie, to klasyk, Area Control, polityczna gra, dużo decyzji takich, sojusze, zdrady, no wiecie, to co lubimy też właśnie takie, bo czujemy się jak taki władca, no, średniowiecznego bardzo państwa. Bardzo podobnie jak w serialu. Tak, dokładnie. Na tym miejscu mnie dobrze wiecie, mógłby być, pewnie byście mi przyznali też rację, Chaos w Starym Świecie, przynajmniej ja mógłbym też powiedzieć, czy tam, nie wiem, Blood Rage, czy Cyklady, bo też Cyklady klasyczne są świetne, czyli... Wrzucił! Nie wytrzymał! Tak. 10 miejsc. Ale dobra, szóstka ostatecznie, Gra o Tron i jedziemy do Karola. To u mnie na szóstym miejscu będzie dość nowy tytuł, bo w zeszłym roku wydany. I będzie to Wyprawa Darwina. Też taki dość taki średni. Graliśmy razem zresztą. Graliśmy. Taki średni euras, nie wiem czy jakiś mega skomplikowany, taki no powiedziałbym, że średni poziomie. Taki dla 8-latków to przynajmniej. No może nawet 7 no, to 7,5 jak już, ale to ograny dzieciak. Tak. Generalnie bardzo fajny tytuł, jest tam bardzo fajny mechanizm, który rzadko w sumie się spotyka, czyli takiego jakby levelowania naszych tych pracowników, nie? Że mamy, każdy pracownik jest czymś dobry, każdy no, masz czerwone pieczęcie, zielone, tam niebieskie, żółte jeszcze, żółte, no te 4 pieczęcie. I wykształcenie zdobywają. Wykształcenie zdobywają i jakby te pieczęcie dają nam coraz to mocniejsze akcje, czyli możemy iść na kolejne pole i kolejne pole dają coraz więcej tych rzeczy, także ten każdy robotnik ma swoje znaczenie, każde przeznaczenie i ogólnie w grze generalnie wcielamy się w takich eksploratorów, razem z tym Karolem Darwinem i staramy się zbadać nowe gatunki na tych wyspach Galapagos. I te badanie gatunków jest bardzo ważne, ale to nie jest jakby jedna droga na zdobywanie punktów. A tam właśnie z tymi badaniami tych gatunków też jest spoko, że płyniemy na wyspę, na tej wyspie odkrywamy gatunek i później możemy ten gatunek jakby oddać do muzeum i z tego mamy profity, z tego mamy tak albo dalej, kasę, tak dalej, tak, albo mamy kolejne punkty, także jest naprawdę tego całkiem sporo. Mamy też prywatne cele, te cele dają nam jakieś kolejne tam prywatne umiejętności i tak dalej. No jest takie no, typowo euro, ale ten twist z tymi... Ciekawe mechaniki tam są. Tym twistem właśnie z tymi robotnikami najbardziej mnie to przekonuje. Jest to naprawdę fajny mechanizm, który jest... obecnie mało wykorzystywany. Chyba tylko w Newtonie jeszcze był tego samego autora. Ja nie kojarzę, że to miałem takiego upgrade'owania typu nie wiem, czy jeszcze. Pracowników. No. To było miejsce szóste. U mnie miejsce szóste to gra, która jeszcze po polsku nie wyszła. Wiem, że wspierający cały czas na nią czekają. A jest to Tamashii Chronicles of Ascent. Jest to gra science fiction. Ja nie znam. A zaskoczyłem. Czyli mocno zaskoczony. Jest to gra science fiction, w której my jesteśmy rzuceni w wir wydarzeń i musimy pomóc po prostu rebeliantom pozbyć się maszyny, która sprawuje władzę nad tym terytorium, w którym się poruszamy. Co jest fajne w tej grze, to dwie rzeczy. Pierwsza, scenariusze poruszają się, mimo że przegramy, to scenariusz dalej się porusza, czyli nie rozgrywamy scenariusza ponownie. I za każdym razem, nieważne tego jak skończymy scenariusz, odblokowujemy jakieś dalsze części gry, czyli na przykład dodatkowe umiejętności, skille, dodatkowych wrogów czy przyjaciół, więc ta gra cały czas postępuje. Drugie co jest fajne, to nasi wrogowie są przypisani zawsze do nas, bo to są drony, więc one latają zawsze tam, gdzie my się poruszymy, czyli nie jesteśmy w stanie od nich uciec, tylko oni poruszają się cały czas za nami i musimy ich po prostu pokonać. Jeżeli tego nie zrobimy, no to wiadomo, no niestety scenariusz kończy się porażką, no a gra postępuje dalej, tak więc tutaj jest to naprawdę dość wysoki poziom trudności samej gry, ale jest, ja czułem z tego frajdę, że gra potrafiła skopać mi dupę. To mi się bardzo podobało, że nie jest tak, że o kurde, przegrałem scenariusz, dobra, gram pierwszy raz, drugi, trzeci, ósmy, dziesiąty, aż w końcu go przejdę. Nie, przegrałem scenariusz, trudno, muszę się pogodzić z konsekwencjami i ruszam dalej na kolejną wyprawę. Więc to naprawdę zrobiło na mnie pozytywne wrażenie i to jest moje miejsce szóste. Nie, jeszcze nie słyszeliśmy. Jeszcze może. A ktoś w Polsce ma to wydać, czy na razie nic nie wiadomo? Awaken Realms przecież, to jest ich gra. Awaken Realms do dzieła. Apelujemy, wydajcie. Zawsze Awaken Realms tak robią, nie wiem dlaczego, że najpierw docierają angielskie wersje, a 3 lata później polskie. Ważne, że docierają. Tak. Jedziemy z piątką. Tak. U mnie miejsce piąte, gra pojedynkowa, bardzo mocno, że tak powiem, ostatnimi czasy promowana w Polsce, ale też ostatnio, w sumie niedawno wychodziła jej taka wersja bardziej kooperacyjna, a konkretnie Dice Throne.
Gra, która w tym momencie na polskim rynku postaci, nie wiem już ile jest, chyba 16? 18 z tym Mikołajem. A, 18 z Mikołajem, bo niedawno jeszcze Mikołaj wychodził i ten kampus. Więc regrywalność po prostu przeogromna, różne taktyki, różne możliwości. Jednak jest tam dosyć dużo losowości, no bo rzuty i kości, właśnie i z tymi karty. Taktykami to tak trochę zaszalałeś. Nie. Taktyka jedyna to jest rzut kością. Trzeba, jest tam ogrom losowości, ale właśnie trzeba ją jakoś umieć wykorzystać, trzeba jakoś tam ją umieć zmienić, czasami się pogodzić z gorszym rzutem i po prostu go zaakceptować, niż tam szukać bez sensu jakichś tam mocniejszych wyników. I tak jak wspomniałem, niedawno wychodziła też ta wersja kooperacyjna, bardzo fajny temat, że w końcu można, że tak powiem, bić się z grą, rzeczywiście grać razem przeciwko tej grze. I same mechanizmy, których się dosyć mocno obawiałem, w sensie zarządzania tymi przeciwnikami, tymi bossami i tak dalej, że będzie jakieś skomplikowane, niezrozumiałe, to jest naprawdę bardzo, bardzo prosty sposób rozwiązane. I dalej gra nie straciła tej takiej swojej dynamiki, że po prostu tura, szybko jest tura potworów, tam rzucamy tam kośmi dosłownie do 3 razy, tam rozpatrujemy i znowu, która z tego grasza i tak dalej, i tak dalej. Że gra nie straciła na tempie, a naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł. I pojedynkowo, i właśnie ten motyw kooperacyjny. Tak, więc trzeba to zaznaczyć, że ta kooperacja to jest dodatek. Tak, to jest tak. Jako... To nie jest samodzielna gra. Tak, to jest jako Dice Stories Adventure, to się konkretnie nazywa, takie ogromne pudło i tylko dzięki niemu możemy zagrać kooperacyjnie. A tak to, no to, czy pojedynkowo 1-1, 2-2, 3-3, 2-2, 2-2. To jest chyba jeden z większych dodatków do gry podstawowej, jakie jest. Tak, na pewno, no tak, tak. No, to jest ogromne pudło, a przecież podstawki są małe, małe pudełeczka, to jest ogromna kwestia. Nawet tam nad tobą są przecież. Tak, z tej strony. Ja właśnie bardzo fajnie też nie powiedziałeś, że te wszystkie rzeczy są totalnie asymetryczne, nie? Że każda ma własne umiejętności, zupełnie się od siebie różnią. Teoretycznie jakby grasz tą samo, ale inaczej. Każda ma inną taktykę. Tak. No. Inaczej zawsze trzeba podejść. Dajcą, rzeczywiście, to jest taki też syndrom brzdęka, nie? Że on ma po prostu taką miodność w sobie. No. To jest taka gra, że ma coś, jest głębiej, jest też taki lekki do wejścia, nie? Także każdemu się spodoba, jeśli lubicie fantazy, jeśli macie fantazy. Czujecie po prostu czacze, że tak powiem, to ten, to na pewno wam przypadnie do gustu. On ma właśnie ten syndrom brzdęka, taką ultra miodność, właśnie ta grafika, to wszystko się jakby kombi. To, i teraz w tym roku jeszcze Marvel, nie? Jeszcze Marvel wychodzi, w tym roku Marvel. Szkolenie Marvel. A jesteśmy w 2024 roku. Tak, no właśnie, żeby nie mówili. Na którym my to byliśmy? Piąteczka, na piątym, piąteczka, tak? Na piątym miejscu też tutaj rzucę tytułem, który jeszcze nie wyszedł po polsku i cię tutaj troszeczkę zaskoczę, bo nie wyjdzie już nigdy. Jest to Lords of Waterdeep. Znowu zaskoczył. Chociaż mogę ja się zaskoczyć, bo HeroQuest też miał nie wyjść po polsku, przynajmniej nie spodziewałem się stoi tego. Stoi tutaj przed nami, tak? Tutaj, gdzie teraz nagrywamy, właśnie patrzę się na niego. Zamówiliśmy, słuchajcie, do sklepu angielską wersję, w końcu pojawiła się polska, zanim kupiłem angielską, także to... Ale dzięki, Rebel, w końcu ją mam. Wracając do Lords of Waterdeep, klasyka takiego euro gry. Oczywiście jej sukces polega też na tym, że wszystko to jest nadbudowane klimatem Dungeons and Dragons, tak? I Forgotten Realms, i to jest bardzo, bardzo ważne. W mieście Waterdeep, tak? Na wybrzeżu Faerunu, tak? Dobrze mówię? Panie mistrzu gry? Tak, jest blisko. Lordowie miasta Waterdeep, to jest taka jakby tajna rada, przejmują kontrolę nad miastem na podstawie różnych jak gdyby działań militarnych, jakichś spisków, intryg, działają poprzez swoich agentów, rekrutują jakichś tam złodziejaszków, tak? Rekrutują gwardię miejską, no generalnie dużo, dużo w tym mieście się dzieje. Bardzo, bardzo właśnie taki dobry, czytelny tytuł, troszeczkę też patrząc na karty możemy nawiązać do Splendoru, bo tak naprawdę tam chodzi o to, że zbieramy kolorki różnych ludzików z party, tak? Czyli wizardów, warriorów, tak? Rogue'ów i kogo tam jeszcze nam brakuje, kleryków, tak? No, ja tam tak, cztery klasy klasyczne takie jak gdyby z D&D. No, ja jeszcze spotkałem się ze starymi przyjaciółmi, których ostatni raz tam jakieś, nie wiem, 15-20 lat temu widziałem w grze komputerowej Eye of the Beholder, czyli Zanatar, Kelben, Blackstaff i tak dalej. Super, super, naprawdę mnie to głęboko w serduszku siadło. Lords of Waterdeep polecam serdecznie. Bardzo źle, że nigdy się ta gra nie ukazała po polsku. Dodatek jest... W żadnym innym języku niż angielski się nie ukazała. Wydaje mi się, że tak. Obstawiam, że problem z wydaniem, wiecie, tej gry jest taki, że po prostu... Wydawnictwo nie chce się tutaj dogadać, tak? Zresztą, no... Wizardzi, którzy posiadają. Tak, D&D. Zresztą zwróćcie uwagę na syndrom Tyrants of the Underdark, tak? Wy obydwaj kochacie tą grę. Ja zresztą też ją kocham, nie będzie może w mojej topce. Oj. Ale ja wystawiam przeciwko właśnie waszym Tyrantsom Lords of Waterdeep i też mi przyznać, że to jest czadowa gra, także naprawdę obydwie tutaj
są wspaniałe i szkoda, że one się nie ukazują po polsku, no ale cóż. Znaczy lordsi, nawet tyranci są. Tyranci są, tak, tyranci są. Bo może kiedyś lordsi też się ukazują z dodatkiem Undermountain? Nie pamiętam jak się teraz ten dodatek nazywa. W każdym razie na okładce jest Xanatar. Jedziemy dalej, piątka. To u mnie na piątym miejscu będzie w sumie jedna z gier z mojego ulubionego gatunku, czyli z dedukcji. I będzie to Poszukiwanie Planety X, czyli też taki dość nowy tytuł. Również aplikacja. Tutaj będziemy mieli taką dużą planszę, zależnie w sumie czy gramy na tym trybie standardowym, czy eksperckim. Przy eksperckim już masakra czacha bardzo, bardzo paruje. Chodzi o to, że musimy znaleźć tą tytułową planetę X, tylko że mamy tylko i wyłącznie takie informacje logiczne, które nazywa się sudoku, czyli na przykład wiemy, że nie wiem, asteroidy muszą być w parach, kometa może być tylko na wyznaczonym sektorze. Co tam jeszcze było? A, że planeta karłowata nie może być obok planety X, ale może być obok pustego. Także zasad logicznych jest naprawdę dużo. I aplikacja właśnie pomaga nam w tym ogarnięciu, gdzie co jest. I za każdym razem totalnie inną grę, no bo tam aplikacja właśnie losuje nam Seeda i za każdym razem mamy go totalnie innego, więc nigdy dwie gry nie będą takie same. A sama gra jest naprawdę fajnym takim wyzwaniem logicznym. Ale to tak właśnie dla takich fanów osób, które takie rzeczy się lubią. To trzeba lubić dedukcję, bo trzeba dedukcję lubić głęboko. Jak ktoś nie lubi, no to po prostu nawet nie ma do sensu tego siadać. Jak ktoś lubi po prostu dedukcję, no to na pewno siądzie. A jak ktoś nie lubi, to nawet nie ma co próbować, bo to jakby nie zmieni niczej opinii o dedukcji. Graliśmy zresztą z tobą w tak, Planety X, bo ty posiadasz tę grę. I co mnie w niej zdziwiło, urzekło, to, że odnajdując nawet jako ja w tym Planety X, wcale nie wygrałem. Tak, dokładnie. Bardzo mnie to ubodło, dlatego... Znaczy nie, to jest taki motyw, że to nie jest tak, że kto jako pierwszy znajdzie tą planetę, a wygrywa. Tylko chodzi o to, żeby dedukować podczas całej gry, no bo to powoduje, że właśnie zdobywa się punkty i to jest wynik. Z Planety X wiadomo, jest najwięcej. Tak. Ale jak będziemy dedukować przez całą grę dobrze, a nie znajdziemy tej planety, to tak jest właśnie duża szansa. Przykład był idealny, że ty wygrałeś wtedy chyba tą grę, że znalazłeś prawie wszystkie te rzeczy, a Mateusz w końcu znalazł tylko Planetę X i tak chyba miał punktów, nie wiem, czy miałeś mi ode mnie, nie pamiętam. No, coś takiego, ale nie tutaj taką inwersję sytuacji, wiecie, jak to w Polsce, że pierwszy raz uczciwość, skrupulatność, zmienność popłaciła, natomiast spięcie się na czyjś plecach, bo trochę innymi posłużyłem. Lenistwo, przez całą grę nie popłaciło. Nie, dobra obserwacja i posłużenie się innymi ludźmi nie dało jeszcze tutaj rezultatu, jak gdyby. Także, no Planeta X fajna, Planeta trzeba X... lubić dedukcję. Tak. To jest specyficzna jakby taka, wiecie, nisza po prostu nisza, dla konkretnych graczy. Zdecydowanie. I co? U mnie na piątym miejscu jest taka totalna destrukcja, demolka na planszy, czyli Black Rose Wars. Każdy z graczy wciela się w maga, który będzie chciał objąć rządzę w kapitule Czarnej Róży. No i musi pokonać swoich przeciwników na różne sposoby. Naprawdę, tam nic nas nie ogranicza. Mamy różnego rodzaju pułapki, możemy nawalać fireballem, możemy tworzyć różnego rodzaju naszych, nie wiem jak to nazwać, żywiołaków, różne potwory, które będą walczyły dla nas z naszymi przeciwnikami, tak więc naprawdę jest tam dużo różnych możliwości i niekoniecznie pójście na totalną demolkę, czyli fireballę, czyli tą szkołę destrukcji popłaci, bo czasami jak pójdziemy w pułapki lub w questy, to możemy osiągnąć więcej punktów niż właśnie niszcząc wszystkich naszych przeciwników, więc naprawdę strategii na grę jest mnóstwo, a jak już się nauczymy wszystkich szkół magii, to po prostu jest to jeden totalny kataklizm na planszy, więc jeżeli lubicie tego typu gry, to gorąco polecam Black Rose Wars, to jest moje piąte miejsce. Będziemy sprawdzać. Czekamy na odbiór. Czekamy na odbiór. W razie czego będę mówił, że mówiłem o pierwszej wersji. I dalej, co, tak? Idziemy dalej. Miejsce 4 jest. 4. Tak, już wywołani do tablicy wcześniej przez Mateusza. U mnie Tyranci Underdarku. No, tak mówię, gierka podobna do Dune Imperium. Tak samo. Przepraszam. Ja też Mateusz już wybrałem. Już trzeci raz idą do tablicy. Trzeci raz. Tak, gra... Spokojnie, czwarty raz nie pójdę. Zgłosili NP. Tyranci, połączenie typowo tylko dwóch mechanik, czyli area control i deck buildingu. Sprawy, które naprawdę się fajnie sobą się zazębiają. Tak już Karol wcześniej wspomniał, te sześć frakcji, które możemy dowolnie sobą łączyć. No taki konflikt i bezpośrednio z graczami, takie delikatne, że tak powiem, zawiązywanie sojuszów, odpowiednie budowanie tej talii, no to wszystko ze sobą naprawdę bardzo, bardzo fajnie się łączy. No i coś, co przynajmniej mnie osobiście bardzo kupuje, no czyli ta otoczka Dungeons & Dragons, która się sprawdza tego właśnie Underdarku, tego podmroku,
który no, robi też taki, jeżeli po prostu ktoś gra, to to jeszcze bardziej wiadomo doceni, a sama gra i tak mechanicznie jest bardzo, bardzo, no, bardzo fajnie zrobiona. Ja fanem D&D nie jestem, a bardzo lubię. No. Tylko jest taka kwestia, to chyba się można przyczepić, że jakość kart no jest, jest słaba. Do zakoszulkowania, czy to nie jest słaba. Wiadomo, że tam i do właśnie Lords of Waterdeep, do Taranu, tak. Do Darku zostały wykonane, wiecie, te akrylowe jakieś tam znaczniki, czy figurki, nie pamiętam. W ogóle w amerykańskiej edycji są w ogóle takie tarcze zamiast tych żetonów, takich małych są takie tarcze. W Polsce też są do kupienia, ale to jest najczęściej koło ceny gry, nie? No, właśnie. Ale tak to, ja mówię, Taranci, rewelacja, tylko trzeba zakoszulkować karty, no bo one rzeczywiście są takiej jakości przeciętnej. No generalnie w ogóle wykonanie jest przeciętne. Tak. Ale to nie, ale, przepraszam, ale czyli to nie, nie o to premium. Chodziło w tej grze. Nie. Tak. U mnie na czwartym Taranci Underdarku. Miejsce czwarte, tak? Mam jechać dalej. Dobra, teraz tak, żeśmy trochę podnieśli, wiecie, poprzeczkę, bo to nam takie, wiecie, jak ambitniejsze gry powiecie, to takie, ho, on to jest ograny. Teraz jedziemy niżej. Monopoly! A na to tak, o! Nie, zaskoczy was Uno. Zaczynamy od Carcassona, to zwracamy do Carcassona, tylko w wersji takiej troszeczkę bardziej ambitnej, z nieistniejącego już wydania Lacerta. Chodzi konkretnie... Tak. To samo. Chodzi konkretnie o Wyspę Sky, słuchajcie. Wyspa Sky, bardzo, bardzo fajny tytuł, taki kafelkowy. Ludziom wydaje się, znaczy wydaje się, no, którzy grali, to się już nie wydaje, tak? Ale tak. Czekaj, on Mars to Hobbity chyba wydały. Ale to, że to żart, na Lacerda. Wyspa Sky. Jeśli chodzi o Wyspę Sky, no to właśnie gra kafelkowa dla całej rodziny. Generalnie tam chyba wiek wejścia już jest od 8 lat. Chodzi generalnie o to, że mamy tak naprawdę takiego Carcassona do ułożenia jakby swojej królestwa, takie jakby wycinek ziemi. Jesteśmy takim szkockim panem na wyspach, który jak gdyby dba o stan swój posiadania. Tam hodujemy sobie między innymi owce, mamy jakieś tam floty, które pływają po naszych wyspach. Wieże, to się brochy chyba nazywa, no nieważne. To się wytnie najwyżej. Tam mniejsza o ten. Co mam, o nazewnictwo, dokładnie. Natomiast generalnie właśnie co jest tam fajne, to taki motyw licytacji o tę ziemię. Kładziemy przed sobą trzy kafelki, jeden odrzucamy, za dwa dajemy kasę, jakąś tam licytujemy jakąś kasę i teraz inni gracze mogą od nas odkupić tę ziemię. Może się stać taka sytuacja, że po kolejce nie mamy nic po prostu do położenia w swoim królestwie, ale mamy kupę kasy. No i to jest taki właśnie smutny ten efekt Sknerusa, tak, że siedzimy sobie sami smutni w swoim skarbcu. Dolar to dolar. Bardzo, bardzo polecam Wyspę Sky. To jest też taki właśnie tytuł, który bardzo dużo grałem jak gdyby papierowo, planszowo, tutaj z ludźmi w sklepie, z znajomymi, z wami nawet. I też grałem bardzo dużo na aplikacji. Nawet z wami. Tak. Więc Wyspa Sky u mnie czwórka, bo naprawdę dużo, dużo się w nią nagrałem i muszę jej oddać jakieś miejsce tutaj. Dalej. To u mnie czwórka to będzie takie fajne połączenie również euro z klimatem i to będzie Wielki Mur. Też taki też mocne euro z interakcją, bo tutaj akurat tej interakcji jest naprawdę sporo, bo po pierwsze mamy wybór akcji na samym starcie gry i te akcje są też połączone, na przykład jeśli ktoś wybierze akcję ekonomii, to ktoś tam na akcji innej dostaje kolejny bonus. I te interakcje przy samym wyborze akcji, do dogadywania się jakie akcje wybieramy, to już jest naprawdę sporo interakcji, ale tak samo też tutaj jest taki dość specyficzny worker placement, ponieważ na miejscu, na przykład nie wiem, gdzie zbieramy kamień, mamy 5 miejsc na robotnika. Tylko że dopiero wtedy odpalimy akcję, jak się wypełni to pole. Więc tak naprawdę my sami nie jesteśmy w stanie aż tyle wystawić i musimy też przekonywać innych graczy, żeby przyszli do nas, bo chcemy jednak tą akcję odpalić, nie? Więc staramy się to tak zrobić, żeby to inni gracze też nam pomogli. I w tej grze punkty są też składane za różne rzeczy. Jest to dość asymetryczna gra, no bo tam wybieramy na początku zestaw lidera z pomocnikiem, bo tak się on nazywa, nie pamiętam. No i tam te kombosy, które można wykręcić, naprawdę są zupełnie różne. Ktoś może typowo właśnie iść pod klepanie kolejnych jednostek, pod klepanie czegoś innego, pod budowanie tego muru. No tam są punkty za naprawdę dużo rzeczy. No ale teoretycznie jedynym, jakby takim głównym miejscem jest właśnie obrona Chin przed Mongołami, nie? I możemy to robić na różne sposoby, czy tam wysyłanie tych robotników, budując mury i tak dalej. Jestem tych jednostek, jest chyba konnica. Konica, łucznik, no dokładnie, dokładnie. Generalnie gra naprawdę jest mega fajna, mega taka interakcyjna między nami.
ale wciąż w klimacie euro, czyli to, co lubię. Mi się podoba ten, Tetris właśnie układania tych... Ubongo na Mongołów. Tak, też jest Ubongo na Mongołów. I fajny historyczny klimat najazdu właśnie Mongołów na Imperium. Tak. I w ogóle chińskie. Wykonanie też bardzo, bardzo fajne. Cesarstwo chińskie na Chiny. Bo też Awaken Realms, także też fajnie wykonanie. Figurkową grali, no to... Wygląda super. Ci generałowie też, że każdy ma jakby swoje umiejętności specjalne, bo to zapamiętałem z tej gry naprawdę. I dwa warianty jeszcze tam kooperacyjne. I wersja z figurkami i z meplami. Tak. Dużo możliwości. Tylko jak ja wziąłem najpierw z meplami, a później zobaczyłem te figurki, mówię o nie. Czas zmienić. No nie, figurki naprawdę niby euro, ale robią tam robotę. Nie, dają dużo klimatu naprawdę. Fajnie to wygląda wszystko. Fajnie jest. Ucznik i stoi na tym murze i rzeczywiście to jest figurka ucznika, a nie drewniany. Nie drewniany, No, ona zawsze z naklejką, no właśnie. No. Więc to robi robotę, no. Wielki mur, fajny. Fajnie, czwarte miejsce, wielki mur. U mnie czwarte miejsce to też euro z klimatem. I to takim, rzekłbym, potworowym klimatem. To Dwellings of Elderwell. Jest to gra, która pewnie też nigdy się w polskiej wersji... Uczony mąż. A czy tam teraz chyba Lucky Duck Games wydaje tą teoretycznie nową wersję, nie? Bo tam jest, ma być w kosmosie tego Dwellings of Elderwell, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak się nazywa, nie pamiętam. Ale chciałbym tą wersję zobaczyć w polskiej, bo jest naprawdę bardzo dobrą grą. Jest to euro z klimatem, gdzie my zbieramy surowce i budujemy swoje mieszkania na planszy, ale musimy uważać, bo co jakiś czas pojawiają się na tym potwory. I to jeżeli ktoś ma tą taką deluxe wersję, to nawet są takie podstawki, które ryczą za te potwory. Taki fajny klimat powstaje. Tak, jak przemieszcza się tego potwora na inny kafelek, to on taki ryk wydaje. Naprawdę super klimat. Polecam wszystkim, więc jeżeli lubicie euro, gdzie trzeba naprawdę dużo rzeczy wziąć pod uwagę, bo nie tylko to, że zbieramy surowce i coś z tego budujemy, ale także musimy walczyć z tymi potworami, bo będą nam bardzo przeszkadzały, to Dwellings of Elderwell. Naprawdę polecam. Gorąco. Ale tylko do dostania w angielskiej wersji, niestety. Na ten moment. Na ten moment. Nie przewiduję, żeby to się szybko zbiło. No cena chyba też jest zabijająca bardzo. W tej chwili używane wersje chodzą między 150 a 200 euro. A to nie to jest z tym ryczącym, bo z tym ryczącym to pewnie... Nie, z tym ryczącym właśnie. No, okay. No, to nie, bo był dodruk ostatnio, więc trochę te ceny spadły. No tak koło tysiaka, nie? Za podstawkę. No ale dostajemy wielkie... Tak. Weź mi zamów. No i wchodzimy na podium. Trójeczka! U mnie na miejscu trzecim mała w sumie karcianka, która... Sprytna się gadało. Która nie lubię sprytnych małych karcianek. Dostała Filde z Jares chyba z tego co kojarzę. Tak. U mnie na miejscu trzecim załoga. W sumie można powiedzieć tylko tyle, że to jest to kooperacyjny tysiąc, w którym musimy wykonywać dane zadania. Każdy z graczy ma swoje, że musi zabrać odpowiednie karty, ale nie możemy z tym ze sobą rozmawiać, co powoduje bardzo ciekawą interakcję w obu częściach, czy w tej w kosmosie, czy tej podwodnej. Zawsze jest taka po prostu księga, w której mamy misje i możemy sobie podnosić cały czas poziomy trudności, ale po prostu możemy rozłożyć na szybko, zagrać jakąś partię taką, czy pokazową, czy po prostu tak na szybko, bez wyciągania konkretnej misji. No, załoga gra, w którą zagrałem naprawdę bardzo, bardzo dużo partii. Nie jest czasochłonna, bo to dosłownie partia trwa 10-15 minut, no tyle to jedna w tysiąca, ale załoga naprawdę bardzo, bardzo często ląduje na stole. Sprawdza się właśnie szczególnie to takie milczenie przy grze i staranie się przewidzieć, co kto ma na ręce, jak to zagrać, żeby się ktoś domyślił to, co ja mam na myśli. Sugestywnie, tak. Trzeba wymownie patrzeć często. Tak jest. Tak. Więc ja gorąco polecam załogę, czy pierwszą, czy drugą część. Jedna i druga, naprawdę bardzo, bardzo fajny tytuł. Proszę na trzecim miejscu, tak? No, trójeczka u Ciebie. Miałem na trzecim miejscu powiedzieć Eldorado, bo znowu zmienia. Ale... A skąd wy wiecie, co ja myślę? Ciekawe, skąd wy wiecie, co nie ja wiem, myślę. Gdzie się nosi wolność, tak ten. No proszę. Ale na trzecim miejscu powiem jednak to, co się nagrałem trochę i uważam, że to jest super tytuł, była interakcja, były fajne spotkania przy tej grze. To będzie Blood Rage. Area Control. W czasach, ciężko powiedzieć, czy w czasach, bo to jest właściwie osadzone na mitologii, w czasach wikingów, no dobra, powiedzmy w czasach wikingów. W świecie mitologii wikingów, dokładnie, tak możemy powiedzieć, bo właściwie w jakimś, nie wiadomo jakim miejscu to się wydarzy, na jakiejś wyspie, gdzie tylko jest Yggdrasil, tak, wieczne drzewo, są jakieś prowincje, wiecie o co chodzi, tak, one sobie tam się zapadają pod ziemię, płoną, generalnie dużo, dużo jest tam walki. Ale ta gra ma też taki jak gdyby podobny syndrom jak Wielki Mur, mi się wydaje, nie? Chyba przyznasz mi troszeczkę rację, że też są takie decyzje, że nie do końca ta walka sobie tam jest, ale te decyzje są jak
niekoniecznie musisz wygrać walcą. Może nie coś... trzeba walczyć, żeby wygrać. Nie trzeba walczyć, o dokładnie. To jest właśnie też to. Podobnie jest na pewno też łączenie tych kart w kombosy, nie? No bo tam tak. każdą grę masz jakby inny zestaw kart tak naprawdę, coś innego wydraftujesz i też masz jakby inną kombinację. Tak. Ja bym rzekł nawet, że tam jak przegrywasz, to czasami jest to dużo lepiej niż jak się wygrywa. Dokładnie i o to właśnie chodzi, wiecie. Także tutaj decyzje, czasami lepiej ustąpić. Nie zawsze trzeba być sprytniejszym, dokładnie być cwańszym, gdzieś wyjść, żeby gdzieś wejść. Jest tam taka jedna specjalna karta, która jest bardzo wkurzająca w całej tej grze. Tak, też ją mam zafoliowaną. To ci tam punktuje, jak twoi trafiają do Valhalla. Tak, to jest Loki. Loki, Bóg podstępu, Bóg kłamstwa, tak. Tu jest idealnie oddany na tej karcie. Oczywiście wiadomo, mamy też klasycznych tych nordyckich bogów, którzy lubią ryja dać komuś. I tam tak, Tora, Odyna, Heimdala i ty idziesz, żeby dać w ryja, a później przegrywasz. Mimo, że wygrałeś. Czyli jak w dzisiejszym społeczeństwie, tak, nie warto się bić, bo tak uderzysz kogoś w szczepionkę i potem będzie z tego tylko nieprzyjemna sprawa, nie? Blood Rage zdecydowanie, jeszcze co jest wielką siłą Blood Rage, no to wiadomo, poza tym, że ma właśnie dużą tą planszę, to przede wszystkim, no wiadomo, figurki, o to chodzi. Ja tam nie maluję figurek akurat do planszówek, z takiego założenia wychodzę, ale wszyscy tutaj nasi przyjaciele sklepu opowiadają, co to oni nie pomalowali. Ty chyba pomalowaliście swoją wersję? Ja akurat nie malowałem, ale tak, no ja mam pomalowaną akurat. Mhm. Tak. To trzeba przyznać, że Blood Rage to już jest dość wiekowa gra, tak, ale no. Te figurki dalej fajnie są. Dalej Simon, są super, Simon dalej bardzo są fajne figurki robi. Tak. To zdecydowanie tutaj nie mam tego syndromu właśnie chaosu w Starym Świecie, że to jest najlepsza Ra Control, ponieważ ona jest niedostępna i trzeba ją mieć i ona jest droga i w ogóle niech ta bańka pęknie. Nie, spokojnie. Tak, chaos w Starym Świecie cenię, jest super, ale jeśli chodzi o Erika Langa, to ja tutaj wybieram zdecydowanie Blood Rage. Odrzucam natomiast Rising Sun, który dla mnie jakiś system walki tutaj, po prostu, no nie, chociaż klimatycznie też jest wspaniały, a Blood Rage niech zostanie na tej mojej trójce. Jeżeli macie 2000 takie, wiecie, do wydania na już, to polecamy Chaos w Starym Świecie, a jak nie, to Blood Rage. To będzie dobra konkluzja, jeśli nie macie dużo kasy do wydania, to wydajcie ją na Blood Rage. Sam Blood Rage też koło 300, nie? To też nie jest tak. No ale wiesz, 2000, 300. On jest taki, wiesz, dla ludu, po prostu, taki dla osób w Starym Świecie, dla ludu, ale bardzo dobrym i uważam, że słusznie konkuruje z chaosem w Starym Świecie. 3. To u mnie na trzecim miejscu będzie Destinies, czyli gra również z aplikacją, tylko że tutaj będzie gra typowo w klimacie. Jest też nad tobą. Tak. Są dodatki. Wszystkie dodatki generalnie bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o... Tu? Tu? Nie, prawo. Ja się nie odwracam, bo. Tak. I... Bo się krzesło rozleci. Bardzo fajnie w tej grze jest to, że to nie jest kooperacja. To jest w sumie taki dość unikalny. Bo w zasadzie, jak widzimy taką grę z aplikacją, w takim klimacie, to większość jest typowo kooperacyjnych, czy właśnie jakiś zombie side, czy takie rzeczy, to wszystkie są typowo kooperacyjne, a tu jednak jest typowa rywalizacja. Tylko że nie taka bezpośrednio, tylko to jest taki bardziej wyścig. Bo każdy z graczy, mamy tam trzy różne postacie, bo to jest gra do 3 osób. I każdy ma swoje jakieś cele, na przykład nie, zdobyć 3 artefakty, zdobyć coś tam. Te cele niektóre się pokrywają pomiędzy tymi postaciami, ale dojście do tych celów jest za każdym razem inne, jest dużo opcji jak do niego dojść, ale też jakby jest to wyścig, no bo kto pierwszy dojdzie do powiedzmy takiego finału, każda postać wiadomo taki inny finał, to, to wygrywa, nie? Tylko że tam jest taki system tych kości akcji. Nie wiem, czy wygraliście, czy nie? No tak, ja w Destiny zgrałem, nie, na pewno. Ja akurat się z tobą nie zgodzę w Destiny. Nie podoba się? Nie. Tam nie masz wpływu na to, czy wygrasz. Tak, ale generalnie mi się bardzo podoba klimat. Podoba no mi się. Tak, klimat jest klimat fajny. Jest naprawdę fajny. Jest fajny w ogóle ten setting wszystkich tych dodatków. A jeszcze jest też fajne, że każdego przedmiotu możesz użyć w różny sposób. No, tak. Że przedmiot na przykład możesz jakąś pasywkę na nim, ale na przykład idziesz do jakiejś lokacji i musisz go oddać, żeby zrobić coś dalej, nie? I niby szkoda się tego przedmiotu, ale no jednak wolisz popchnąć tą swoją fabułę dalej. No. Tak samo fajne jest to, że jak na przykład musisz coś ściągnąć z drzewa, to możesz użyć jakiego chceszkolwiek przedmiotu i użyć różne. Tak. To jest dla fanów przygodowych point and click. Tak, ale nie w Destiny... Taka paragrafówka trochę bym powiedział, że taka multiplayer paragrafówka. No, to na pewno tak. Ale tak jak mówię, no jedyne co mi tam bardzo przeszkadza, to to, że nie masz wpływu na to, czy wygrasz. Tak, ale jakby tam... To takie... Żadnego. No jest tak, taka... tylko że jakby to... Jakby tam... Chaos trochę. Tam. Predestynacja. To rozmawiamy o predestynacji? It's about the journey, not the destination. O, tak ładnie powiedziane. Że jakby... W tytule zresztą. Niekoniecznie trzeba w to wygrać, moim zdaniem. Jakby ten aspekt rywalizacyjny to jest taki... No jest sobie, ale jakby każda przygoda z tej postaci jest interesująca. Czyli jakby fajnie jest w ogóle śledzić, jak to dochodzi, jakby inne postacie z innymi postaciami wchodzi w interakcję. Tam też wszystko aplikacja zapamiętuje, że na przykład, nie wiem, jak coś zrobiliśmy w mieście,
to ktoś na przykład we wiosce będzie wiedział, że na przykład coś tam spaliliśmy albo coś ukradliśmy. I to jest też taki fajny system, który dobrze działa i jest taki dość unikalny. O, wiem jeszcze, co mi się nie podoba w Destinies. To, że te postaci, nie wiem, jeden gra wiedźmą, drugi gra rycerzem, ale nic jej nie różni. W sensie, że mają inne ustawienie tych znaczników na start. Tak, jedyne, ale nie mają umiejętności żadnej. Idziesz no, tak samo wiedźmą, jak przedmioty się jeszcze różnią, tylko no tak, ale to nie jest takie, nie ma takiego dużego odróżnienia. No nie ma tej dużej strony. Ale finalnie oboje pięknie umierają. No, ja też mam inne rzeczy do zrobienia, to jest główna symetryczność, że jakby mamy inne cele i inaczej będziemy w to grali, jakby gdzie będziemy szli i z kim będziemy gadali. No tak, no ale to jest jedyna różnica, tak, nie? Tak, naprawdę wiedźma nie ma żadnego umiejętności czarowania, coś zrobi, ale teraz... a rycerz nie ma bonusu, że walczy mieczem, tylko po prostu no, jak wiedźma dorwie miecz, to może walczyć tak samo dobrze jak rycerz. Tak, tylko chociaż teraz przed dodatek cechy chyba się nazywa, cechy postaci. I właśnie chyba, nie osobiście nie grałem, ale chyba właśnie coś takiego dodaje, że każdy będzie miał swoją alternatywną umiejętność na start. Znaczy, coś słyszałem, że w końcu właśnie to wprowadzili, Tak, coś takiego. Ale no to dopiero jest w dodatku, który jest, nie wiem, czwarty? Znaczy to jest w ogóle jakiś dodatek. To jest taki mały dodatek. To jest taki mały dodatek tylko z tym, no nie wiem, czy no, trzeci, czwarty, no coś takiego, nie? No. Ale to w Destiny mnie, co zawsze rzekło, że tam zawsze jesteśmy w takim mrocznym fantazy. Tak, jest to takie... że zawsze jest, jak wpadamy w ten klimat, to już jest źle. W sensie, że jest źle. Wojna, zaraz, będzie gorzej. A będzie gorzej. Będzie gdzieś, tutaj dobrze zwróciłeś na to uwagę. Mnie gdzieś odrzuciło na przykład do This War Is Mine. This War Of Mine, przepraszam. On mówi zawsze, ta wojna jest twoja. Już się tak mi jakoś gdzieś... Moja, ona jest moja. Tak, ona jest, rozumiesz, moja ta wojna. Nie należy do ciebie, tylko jest moja. Ja ją biorę. I tutaj właśnie ten smutny klimat, wiecie, zresztą teraz wydarzenia na świecie i tak dalej, no jak gdyby trochę mnie odrzuciły od This War Is Of Mine. Gra komputerowa jest świetna i tak dalej, ale no gdzieś ta planszówka tak jakoś gdzieś mnie na dystans od niej trzymała, a tutaj właśnie tą lukę takiej potrzeby właśnie znalezienia w takim mrocznym, brutalnym świecie wypełniła ta Destiny. Ten klimat przede wszystkim. Wiesz co, może to jest takie brudne średniowiecze. Tam zostajesz rzucony w klimat fantazy. No, ale jest też bardzo dobrze. Sword of Mine idziesz w taki realny klimat wojny. No, brutalny świat. Bardziej nasze czasy. No. No i to jest takie bardzo przygnębiające, bo to ta gra jest naprawdę smutna, nie? Tak. Ale mimo wszystko bardzo dobra. I tam jeszcze właśnie takie, też zwróciłem uwagę w Destiny na przykład. Ten scenariusz myśmy grali, pamiętasz, z tą śmiercią, która krążyła po mieście, ta kostucha, ten klimat. Czułem się po prostu jakbym, nie wiem, stał pod kościołem mariackim w Krakowie w XIV wieku. No. I ktoś wywoził, wiecie, po dżumie zwłok. Naprawdę, straszne. Także Destiny zdecydowanie... Czy tutaj podsumowując, jak kogoś nie zerwuje losowość i brak wpływu na swoje... No, to super. To jest fajnie, tak? Naprawdę. Jeżeli, nie, może inaczej. Destiny jest taka gra, która wprowadza graczy do tego świata RPG. Tak, sama się gra, tak klimat naprawdę. Jest po prostu świetny, jeżeli ktoś chce zacząć od takich gier, które są proste, bo Destiny jest bardzo dość łatwo proste. To jest bardzo fajne, żeby od tego zacząć. Ale jeżeli ktoś jest zaawansowanym graczem i przeszedł już Descenta na przykład na najnowszego i będzie chciał wejść w Destiny, to może się troszkę niestety rozczarować. No i lekko jeszcze tutaj tego dziegdziu dodamy do miodu, że tak powiem, że do figurek chyba można by się trochę przyczepić. Są malutkie, tak, są malutkie. Jak tak. Żołnierzyki, wiecie. I ciężko rozróżnić. Masz ciężko wyjąć kapłana i szukasz pół godziny, który to jest kapłan. Tak, nie? A w końcu wyrzucasz byle jaką i tyle. Ale jakby miały być większe figurki, to gra by kosztowała 300 zł, a nie chyba 150. No właśnie, a tu się pojawia pytanie, słuchajcie, wydawcy, może nas będą coś słuchać, czy ktoś. Może chcemy więcej zapłacić za te lepsze figurki. Kto wie, who knows. Jakieś badanie rynku by trzeba było tutaj zrobić. Dobra. Zdecydowanie. Moje trzecie miejsce to Chronicles of Drunagor. Okej. Znowu was zaskoczyłem. Ten człowiek był za morzami. Zna języki ludów, których nie znamy. Tak. Jest to gra RPG, w której wcielamy się w jedną z dostępnych postaci, przemierzamy lochy, aby pokonać naszych przeciwników. I co mi się bardzo podoba w tej grze, to nie jest to tak jak w wielu grach RPG, że na początku ustawiamy całą planszę, wszystkich przeciwników na planszy, wiemy co gdzie jest i co gdzie nas spotka. Tylko idziemy pierwszym korytarzem, docieramy do drzwi. Drzwi są w formie takiej tekturki. Bierzemy tą tekturkę, rozwijamy ją i sprawdzamy, co się znajduje w następnym pomieszczeniu. I wtedy przygotowujemy następne pomieszczenie i sprawdzamy, jak bardzo mamy przerąbane. Więc to jest fajne. Jeżeli się źle przygotujemy na to, co nas czeka dalej w grze, to po prostu jesteśmy w stanie bardzo szybko dostać w łeb i zacząć scenariusz od początku. Więc to tutaj jest to świetnie zrobione. Drugie, co mi się bardzo podoba, to rozwój postaci. Mamy naprawdę dużo skilli, które dla naszej postaci możemy wybrać. Tak więc
od nas zależy, jak ta postać będzie się rozwijała, a nie od tego, jak sobie wymyślił autor. Bo często gry są takie, że nie mamy wpływu na to, jakie umiejętności sobie wybieramy. Tutaj w tej grze mamy i decydujemy o tym, jakim kierunku chcemy pójść naszą postacią. Więc tutaj jest naprawdę dużo fajnych mechanik wprowadzonych. No i walka jest bardzo prosta, bo opiera się na kościach, więc, które możemy modyfikować dzięki naszym umiejętnościom. Więc nie jest tutaj typowo oparte na losowości, ale mamy wpływ na to, jakie wyniki na kościach będą. Do sprawdzenia, jak będzie. Do sprawdzenia. Wejdź na Board Game Geeka. Weź opis, przeczytaj na szybko. Tak. A to ma 3-2 tylko. No nie, to ma chyba 8 coś. Sprawdzimy. Okay, sprawdzimy. Do sprawdzenia widać. Sprawdzimy, czy takie coś jest. Tak, tak. Podobno istnieje, ale tego nie potrafię. Tylko Paweł grał. Kiedyś to się grało w polskie gry w Polsce, ale tego. A dlatego nie grał w Polsce. Patrzcie, jaki kurczę. Numer 2. Numer 2. U mnie na miejscu drugim gra, która kiedyś, nie wiem, na początku była taka, po prostu była gołą podstawką, w którą bardzo mocno się zagrywałem. Później wyszedł dodatek i gram w nią jeszcze częściej z tego powodu. A konkretnie chodzi o Łąkę. Gra, która bardzo, bardzo dobrze została wydana. Chodzi o same karty, o rysunki. Bo to wszystko Karolina Kijak, jeżeli się nie mylę, rysowała. Naprawdę to wszystko jest takie dopięte na ostatni guzik. Czuć taką, można powiedzieć, właśnie wycieczkę po Łące, czy jak to tam można ująć, bo tylko czuć wiosnę z tej gry. A tak naprawdę po prostu... Polecamy grać zimą. Tak. A tak to po prostu sama gierka oparta jest na odpowiednim zbieraniu symboli i dzięki temu, że zbieramy dane symbole, musimy zasłonić inne, musimy podejmować decyzje, które nam będą potrzebne. No i trzeba w grze jakby starać się, żeby zawsze można było coś stworzyć, zawsze zbudować jakąś kartę, zawsze coś postawić. No wie, i podstawka, i później podstawka z dodatkiem, naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł. Czy możemy najpierw zacząć sobie od tej podstawki, ją ograć dosyć dobrze, bo gra wcale nie jest aż tak bardzo łatwa. Chociaż no tam zatem może nie ma dużo, ale jednak żeby w tą grę tak właśnie płynnie, żeby fajnie szło, to trzeba chwilkę pograć i później dodatek daje, fajnie odświeża to, że dochodzą te morskie stworzenia, te jakieś takie właśnie wodne rośliny i tak dalej, daje po prostu jeszcze więcej możliwości. Więc no Łąka naprawdę bardzo, bardzo fajnie wykonany tytuł, ale tak samo mechanicznie bardzo dobrze zrobiony. Więc u mnie na miejscu drugim też, Łąka. Łąki One daje fan. Już tam w tym środku, pewnie większość, jak pewnie ty od razu otworzyłeś, już wszystko otworzyłeś, ale tam się są koperty. No, tam otwórz na pierwszy dzień wiosny. Na pierwszy dzień wiosny, tak, na pierwszy dzień zimy. No, jest takie. Specjalne karty, ale wiadomo, że pewnie ty tam wszystko sobie potwierdzisz. Kto tam będzie czekał? Kto tam będzie czekał? On z tym pieniądze trzyma. Co najmniej rok stała gra, to już wszystkie te daty minęły. W sumie te, to mogę sobie otwierać. W rodzinie dawałeś, widziałem pocztówkę wkładałeś w tę kopertę. I to jest pierwszy powód, dlaczego ten półka wstydu się przydała. Nie no, Łąka akurat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry tytuł. Ale koperty otwarte wszystkie, to się zgadza. Koperty już wszystkie, tak? Okej. Okay. To jak to może ktoś tam hajs schował. Tak, no właśnie. W mojej nie było. W mojej jest, nie było. To jest to, jak ktoś do was przychodzi nie, i wszystkiego najlepszego, a ty idziesz do kuchni, żeby zobaczyć ile ten. Ile tam jest. I już zaraz do was wracam, zrobię coś do picia. Jesteśmy na drugim miejscu, tak? Tak, miejsce drugie. Miejsce dobra, drugie. U mnie drugie miejsce to będzie, no i właśnie tak myślałem, co powinno być na drugim miejscu. Coś w dużym formacie, coś w dużym pudle. Nie wiem czemu tak, ale po prostu będzie ambitniej. Wybrałem Sight na drugie miejsce, bo zdecydowanie w ten tytuł bardzo, bardzo dużo graliśmy. Na jego miejscu mogłoby być Great Western Trail, Ark Nova, whatever, bo lubię Chopina, ale nie od pana. Ale Sight ciekawe, zdecydowanie... Ciekawe, na pierwsze miejsce gier powie. No, nie powiem nic. Nic nie ma. Site zdecydowanie na miejscu drugim. Trochę tutaj z chłopakami też graliśmy w tego Sighta. To była taka gra, że ona miała jakiś taki czas, kiedy ją zakupiłem, dużego grania. Potem gdzieś na chwilę zniknęła, na chyba rok, nawet może i dwa. Wróciła tutaj do sklepu i pamiętasz, był taki czas, że chyba bity miesiąc non stop tutaj graliśmy w tego Sighta. Tylko ludzie się zmieniali, my z Adamem taki, czy z Karolem byliśmy taką stałą ekipą. Nie, bo mi się średnio pracuje podobało. A właśnie, nie. Właśnie coś mi się wydawało, że nie było. Ale kilka razy z nami grałeś chyba. No, za dwa razy, no ale tam jest taka gra, te mechy jako traktory to tak nie bardzo mi podeszły. Tak, gra o wojnie, która tak naprawdę... gdzie wojna właściwie się nie opłaca. Sight to gra o wojnie, w której tak naprawdę nie walczymy, tylko tak naprawdę budujemy zaplecze ekonomiczne, gospodarcze dla swojego jak gdyby narodu, nacji. Klimat lat 20., lat 30., przygotowań do chyba II wojny światowej, chociaż to się dzieje tak jakby po pierwszej wojnie, 1920, old school, wieś taka z obrazów Chełmuńskiego, dobrze mówię? Tak, tak. Bo tutaj warto zwrócić uwagę na arty Jakuba Różalskiego, nie?
Jimmy Stigmeier był projektantem gry, natomiast Jakub Różalski był jak gdyby artystą. Bardzo, bardzo to wszystko dobrze jakoś się zgrywa, spotyka. No co, solidny taki chyba Euras, nie? Tak, świetnym klimatem. Mamy jak gdyby 6 achievementów takich, można by powiedzieć, jako każda nacja do wypełnienia. Każdy właściwie ma te same, ale w różnych konfiguracjach je może wykonywać. Tam niektóre nacje mogą ponowić któryś z nich. Wykonanie bardzo, bardzo dobre. Co najważniejsze, to tam jest bardzo właśnie ta duża plansza. To też robi robotę, no bo jakby nie patrzeć, no to na to się zwraca uwagę. Figurki bardzo, bardzo okej, szczególnie tych bohaterów, tych mechów. No reszta to tam są miple, nie? No bo tam są co robotnicy, jakieś tam młyny, tam, wiecie, tam wycięte z drewna. Ale o, co jeszcze bardzo jest ważne w tej grze, to bardzo, bardzo dobrze w zderzeniu na przykład z Blood Rage'em, bardzo dobrze wykonana planszetka gracza. Z tymi, wiecie, zagłębieniami, gdzie to wszystko, takie po prostu klik sobie przeklikujesz, to też idźmy tą drogą, wydawcy, idźmy tą drogą, bo jak najbardziej to jest... Jak machniesz, to się nie rozsypie. Tak, dokładnie, dokładnie, nie przykleja się nic, wiecie, do łokcia, że podnosisz wszystko i po prostu, gdzie to leżało? Gdzie to leżało? Gdzie to leżało? Ty nie miałeś tyle, na pewno. Miałem, grałem. Ludzie dziwnie wymawiają nazwę, słuchajcie, Sai. Nie wiem, czy to będzie na materiale, czy nie, ale skitkę, scytkę, spatkę, po prostu sajtkę. No. Poproszę skitkę. Skitkę. Ale skitkę była najlepsza. Skitkę jest moje ulubione. Skitkę jest pytkę. Super. Czyli dwójka. Teraz ja mam mówić? Tak, dobra. To u mnie na drugim miejscu będzie killer Terraformacji Marsa, czyli Ark Nova. No. Nie no, generalnie bierze parę pomysłów z Terraformacji Marsa, z dużej w ogóle ilości gier, bo tam mamy i tam z Gangesu też, że musimy się tory przeciąć. Mamy to klasyczne budowanie silniczka, mamy trochę worker placementu, no tam jest mnóstwo pomysłów w tej grze, które zostały tak zebrane jak Frankenstein i no moim zdaniem wypadło to naprawdę fajnie. Wiem, że tam dużo osób narzeka, że tam losowość kart, że się nie da dobrać, nie da się dobrać karty z małpą i tak dalej. Ale no na przykład ten... ilustracje z podręcznika. Tak. Ale są same zdjęcia, właśnie to jest fajne, same zdjęcia. A tam jest przynajmniej to jakby spójne, nie? Jak w Terraformacji, że masz... No tak, że nie wiesz co to... Nie wiesz, skąd się wziął, skąd się wziął rysunek. Tak, tam przynajmniej jest spójna ta grafika, ale ogólnie gra jest naprawdę ciekawa. Mamy tam jakby, no wiadomo, różne strategie pod różne te zwierzątka. Mamy mnóstwo tam tej symboliki. No jest to taki typowo gra karciana, gdzie no mamy dużo zależności i każda z rzeczy jest inna, bo ten deck kart jest, nie wiem, 300. No, niewiele przesadziłeś. Nie, 300-400 kart, jeszcze teraz dodatek Wodny Świat wyszedł, jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale słyszałem, ale że... musicie go mieć. Ale musicie go mieć. Wodny Świat, no. Najlepiej sklepu gry planszowej na 4PL. Zapraszamy. No. Może damy to i tak, wiecie, przytrzymam. Tak. I bardzo, bardzo chętnie bym też dograł. Jakby ktoś nie wiedział, to wygląda ten dodatek w taki sposób. Dokładnie. Można go zakupić. Naklejkę tu przykleję jeszcze. Trzeba go ofoliować. No i też w ogóle gra mega potrzebowała na samym Board Game Geeku chyba trzecie miejsce, drugie miejsce, no. Nie wiem, jakoś bardzo. W te dwa lata w sumie od wyjścia to chyba bardzo, bardzo... No jeden z największych wzrostów. Kawał solidnego euro. Brunhaven. No. Tak, no. Kawał solidnego euro, które tak naprawdę nie jest jakieś super turbo skomplikowane, a jednocześnie daje tak dużo możliwości. To są właśnie genialne gry, nie? Że one jest fenomenem tej gry, ona nie wnosi zupełnie nic nowego. Nic nowego. Tak, nic nie nowego. Ma żadnych nowych mechanik. Wszystko to znamy. Wszystko było. A jest dobre. Jest dobre. Tak, jest mówiłem, że bardzo fajnym Frankensteinem wszystkie mechaniki, które ktoś już kiedyś zrobił. Oni po prostu zrobili to fajnie, lepiej. W ogóle ten mechanizm z tym ścinaniem torów, że tam musimy mieć ileś tam biletów, ileś tam tej ochrony. To jest zależność, no. Tak, i w ogóle to było tylko wykorzystane z tego, co mi wiadomo, to Rahazów Ganges w tym Gangesie, tym co ty masz bodajże. To chyba tylko w tym. Też nie spotkałem. I ty też raczej, też taki mechanizm raczej nie używamy. Tak. W Gangesie rzeczywiście jest. Tam, że masz kasę i punkty, nie? Że musisz kasę i punkty przeciąć w Gangesie. To taki jeden z pułkowników, którego żeśmy odświeżyli jakiś czas temu, ale oczywiście tam jest ten. Ale gra naprawdę fajna. Ma bardzo dobry tytuł. I chyba wszyscy mamy. Wszyscy mamy. Nie wiem, czy Paweł ma. Mam. Wszyscy mamy. To moje miejsce drugie, Ark Nova. U mnie miejsce drugie, jak pewnie zauważyliście, to te, im wyżej miejsce, tym większe pudła. Więc tu nie będzie inaczej, będzie to Nova Etas Odrodzenie. Przepraszam, Nova Etas Renesans. Już mi się z Black Rose połączyło. Nova Etas Renesans. Jest to gra RPG, gdzie zostaliśmy wrzuceni w walkę między Wenecją a Watykanem. I tutaj mamy też postaci nie tyle historyczne, ale mamy te gwardie watykańskie, ale mamy także różne potwory, które będą
chciały nas pokonać. Więc tutaj będziemy walczyć raz z gwardzistami, raz z potworami, w zależności od tego, jak potoczy się nasza historia. Mamy scenariusze, bo gra na nich się opiera, mamy też księgę skryptów, więc za każdą grą ta gra będzie wyglądała inaczej, bo możemy pójść w zupełnie innym kierunku, możemy zrobić coś zupełnie inaczej niż w poprzedniej grze. Ale co mi się najbardziej podoba, to to, że nasi przeciwnicy nie zawsze będą chcieli z nami walczyć. Często będą mieli zupełnie inne rzeczy do zrobienia i przez to sprawią, że my przegramy rozgrywkę, bo na przykład będą chcieli spalić domy, a jeżeli my ich nie powstrzymamy, no to niestety przegrywamy. No i tutaj kolejne, co jest fajne, to, że przegrywamy scenariusz nie znaczy, że gra nie postępuje dalej. Właśnie postępuje dalej, więc nie rozgrywamy scenariusza kilka razy, tylko musimy zaakceptować to, że przegraliśmy i wziąć na barki wszystkie konsekwencje tej porażki i jedziemy dalej. Wiadomo, będzie nam przez to trudniej, no ale kto powiedział, że trudniej, to nie fajnie. No, są takie gry, że im trudniej, tym lepiej. No. Dokładnie. A każda z postaci ma swoje umiejętności, więc każdą z postaci będziemy zupełnie inaczej grać. No i tutaj jest też to, że musimy fajnie stworzyć naszą kompanię. Nie tylko same postaci, które będą walczyć, ale także takie, które mają atak dystansowy, które mogą leczyć, bo wszystko to naprawdę w tej grze ma znaczenie. I też fajnie w tych grach Ludus Max jest to, że jakby oni zrobili taki cały swoje uniwersum. I na przykład z tym Nowa Etas możesz łączyć z Black Rose Warsem, nie? Tak, dokładnie. Możesz przenosić sobie postaci. Jeżeli kupicie Nowa Etas, to nawet w Stretch Goalach były dodatki do Black Rose Wars. Właśnie, to można wziąć sobie to pudełko, wyjąć z jednej gry, wrzucić do drugiej, do trzeciej, więc naprawdę tak, bardzo fajnie się wszystko ze sobą łączy. Tylko no minus jest taki, że jeżeli chcemy mieć wszystko do jednej gry, no to musimy kupić kilka gier, kilka grubych pudeł, żeby wszystko skompletować. No i do tego jeszcze wydają swoje czasopismo Ashes, gdzie też dodają różne dodatkowe figurki, postaci do gier. Ale to ma coś wspólnego z tą planszówką Ashes? Tak. To Ashes to jest czasopismo, które wydaje Ludus Magnus i oni tam dorzucają takie bonusy do swoich gier. Takie mini dodateczki. Tak, wydali ostatnio czasopismo Ashes na Essen i tylko na Essen można było je kupić. Przez chwilę coś był dostępny w ich sklepie, ale to tylko krótką chwilę, bo to wszystko wszyscy szybko wykupili. No i tutaj możemy mieć unikalne postacie do Black Rose Wars lub Nowa Etas, w zależności od tego, co akurat wrzucą, nie? Więc te swoje uniwersum bardzo fajnie rozbudowują. Ciekawa sprawa. Tak. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz, jeśli gra jest zasadzona świetnie właśnie w jakimś dobrym uniwersum i ono jest takie, że cały czas rośnie. Tak, jeżeli masz fajny pomysł, jak to rozbudować. Tak, no, oni mają świetny pomysł na rozbudowanie tego. Teraz w ogóle też wydają nową, jakąś widziałem. Requiem. No, coś takiego jeszcze tak. Kolejny wydają. A to będzie taka... Te Requiem to jest taka RPG light. To jest dla osób, które jeszcze nie siedzą głęboko w tych grach RPG, to też fajnie od takiej gry zacząć, bo ona ma bardzo proste zasady, ale świetny klimat i świetną fabułę, więc też polecam śledzić Kickstartera, bo chyba w marcu odpalają. To nie wiem akurat, ale... Ciekawe. Czas na pierwsze miejsce. No i teraz tak, czas na pierwsze miejsce. Jeden! Numer uno. Tak. U mnie na miejscu pierwszym gra, przy której spędziłem na pewno najwięcej czasu, to na 100%. Partii też rozegranych, nie chcę wiedzieć ile. No w to na pewno też bardzo długo. Wojna. Monopoly. Nie, tak na serio to trochę inny, jak się niektórzy śmieją, inny pasjans, a konkretnie Terraformacja Marsa. I też podstawka bardzo szybko, że tak powiem, można powiedzieć, że nam się trochę ograła i od razu do tego wjechały dodatki, do tego wjechał Big Box z tymi po prostu... Już ponad 1000 lat? No trochę tego jest, trybiarowymi komponentami, ale nie, wszystkich dodatków nie mam, bo nie czuję potrzeby mieć aż wszystkich, ale cały czas do niej wracamy, cały czas bardzo chętnie rozgrywam kolejne partie tych korporacji z tymi dodateczkami. Które wychodziły, z nich naprawdę dużo. Każda, można powiedzieć, że to determinuje, jak będziemy grać. Bardzo dużo, moim zdaniem, decyzyjności. Też przy drafcie, jak się gra z draftem, naprawdę dużo też tego, co weźmiemy. Często bierzemy karty tylko po to, żeby ktoś nie dostał. Bardzo dużo decyzyjności, to chyba najbardziej mnie kupiło. No i takie typowe zarządzanie surowcami, zarządzanie ręką, zarządzanie kartami, symbolami. Często wyścig o tytuły, o nagrody, o jakieś ciekawe miejsce. No możliwość jest ogrom. No i na pewno w Terraformacji to, że każda karta jest inna, w sensie, że żadna się nie powtarza i każda też oprócz tego, że jest bardzo czytelna symbolika, to każda jeszcze jest opisana, że dokładnie wiemy, co ona robi. Tylko, że no, ten aspekt graficzny jest strasznie rozrzucony. W ogóle nie spójny z tym, co jest na karcie. 0, 0, 0. To, co jest
obrazki na karcie są po prostu tak jakby, no miks, po prostu losuj. To było tak, maszyna losująca. Tak, dajemy tak. To. I start. To gra się wymyślamy nazwę do tego nazywa, i zobaczymy. Graficznie... Leci obrazek, stop! Tak, no. Więc graficznie to naprawdę, no, są gry zrobione dużo lepiej, ale sama rozgrywka, mechanika, klimat, jakie właśnie ta decyzyjność, no to mnie na pewno kupiło i to u mnie na miejscu pierwszym właśnie Terraformacja Marsa. Z tego co nie gadaliśmy właśnie, nie była przygotowana taki sukces Terraformacja, że ona była tak wydana i jakby nikt się nie spodziewał, że to będzie... No same planszetki w podstawce, no to są, giga hit, są płaskie w samym podstawce te planszetki, a znowu w Aresie już odrobili lekcje, nie, że już są te podwójne, nie? To właśnie też był wielki plus Aresa, że już wchodzisz po prostu już, o, że już poprawili. No, ale no, Terraformacja Marsa cały czas ląduje na stole i będzie jeszcze lądowała, na pewno u mnie. Co, mam powiedzieć jedynkę? Tak. A nie powiem. Możemy cię pominąć. Z kim? Dobra, no co, na miejscu pierwszym, no oczywiście, no nie, no muszę. No jedynka to oczywiście jest Duna. To jest Duna. Ale jaka? Imperium. Która? Ale która? Która Duna? No. Która? Duna po prostu mnie wywaliła z butów. No jest A to, jesteś pewny, że nie ta, wiesz, ta z portalu, ta... A. Nie. Zdrada jeszcze jest, albo intryga? Jest kilka sekrety, tak. Nie. Sekrety rodu? Sekrety rodu. Detektyw Duna. Tak, którą później każdemu wrzucali, ale żeby tylko wyjść z tego. Tak. Ale okładka była chwytająca, bo jednak ludzie też często na nią zwracali uwagę, była filmowa, była z filmu jakby plakatem trochę przerobionym, więc no, przyciągała. Dune było już i trochę i będzie jeszcze więcej. I to byłoby jedyne, co można było powiedzieć dobrego o tej grze. Fajna okładka. Zawsze to plus. No niedługo zbliża, jeśli chodzi o Dune, to niedługo też wychodzi ta nowa Duna. Też z Lucky Duck Games. Też na nią czekamy. Uprising, znaczy ja przynajmniej. Chyba? Uprising, tak? Uprising. Ale to już wracamy do Dune Imperium. A wracamy do Dune Imperium. Absolutny dla mnie klasyk. To było tak, że najpierw Adam sobie... Znaczy ja zawsze kochałem Dune, gdzieś tam będąc jeszcze bardzo... To się świat. Tak, no. Uniwersum po prostu Dune, tak? Myślałem, że grę jeszcze, zanim... Tak, jeszcze nie myślałem. Grę owszem, ale to chodzi o starą grę Real Time Strategy, kto grał, ten grał. W międzyczasie, bo to były czasy mojej podstawówki, tak? W tym czasie mniej więcej też zapoznałem się z książką Franka Herberta, więc jak gdyby to pierwszy taki był kontakt i gdzieś tam głęboko w sercu to było, cały czas we mnie, kiedy wyszła ta Duna właśnie z Lucky Duck Games, ta właśnie Imperium, ta właśnie, która na Burger Kingu jest tam chyba 6, 7. No szybko to ty ją pierwszy jakoś. Tak, jakoś zawsze u nas jest tak w sklepie, że ktoś tam pierwszy od nas jakiś tam sobie bierze swój egzemplarz, tak, i akurat to był Adam. Ja mówię, a jak już ma Adam, to ja wysiadam. Nie chcę jej mieć, zagramy w kopię Adama. Taki Euras, no dobra, tam zagramy, nie? To jest właśnie też ten taki typ gry, tak jak tutaj mówiłeś o Terraformacji Marsa, że oni chyba też się trochę nie spodziewali, że taki sukces osiągnie. Tak mi się wydaje. Bo słuchajcie, ta gra też nie jest jakoś... Nie wiadomo, to jest gra, którą bardzo wiele osób ma już w domu, a na pewno grało, bo no, u nas chyba wszyscy mamy, nie? No, tak. Ja nie mam. Nie masz? Nie mam. Chyba możesz kupić. Gdzieś tu była. Gdzieś była. No to nie wiedziałem o tym. Aha. Jeszcze nie pracuję. No i właśnie ta Duna chyba też nie była na taki sukces jakby do końca przygotowana. Gdzieś tam w tym samym momencie wyszedł, prawda, film, więc on jak gdyby też pompował ten sukces tej Duny, bo wiecie, tam wszyscy obejrzeli film, nasze kobiety też obejrzały film, o Jezu, Duna, super i w ogóle. I też była taka sytuacja, że dużo właśnie grających kobiet właśnie też jakby, bo to taki na początku to był taki, wydało się, to był męski taki obraz nudny po prostu, nie, decyzyjny, a tu ten. Ale nie oszukujmy się, Dune mamy wiele, ale tylko właśnie ta stała się naprawdę dobrym hitem. Dokładnie, jak z Divisionem 303 i filmem od Divisionem 303, to wybierzcie dobrą Dune. No tutaj nie masz tylko, że okej, wysyłasz swoich tam na miejsca akcji, masz jakieś tam bonusy, ale także jak cię ktoś wkurzy, to wysyłasz swoich ludzi, dobra, to jebie, bo tak. Ale Duna to też jest tak trochę, moim zdaniem, trochę podobny efekt jak właśnie z Warknowie, że Duna nie wymyślała nic nowego. Tam nie ma nic nowego. To jest prosta, nawet czasami wręcz jak ktoś już grał w te właśnie gry, szczególnie Lacerdy, prawda, no to powie, to jest wręcz prostacka gra jakby w swojej mechanice, tak? Znaczy, no co wystawiasz? Prosta? Ale jest na dużo jest dobrze zazębiona. Ale jest świetnie zazębiona. Wtedy był ten boom taki na te gry deck building i worker placement, nie? Arnak, Duna, wieczna zima też. Ja nie cierpię porównanie porównywania Arnaka do Duny, bo Duna jest zupełnie czym innym. Arnak jest takim po prostu odbieraniem znaczków, a Duna jest grą polityczną, bo są te power moves. To jest taki gra o tron troszeczkę, że po prostu mam cię. No i co najgorszy syndrom, kiedy mamy jakiś master plan, tak? Bo ludzie już teraz
chyba się odbywają turnieje, zresztą jestem w grupie Polska, tam na facebookowej Duny, tam już są jakieś, wiecie, dodatki fanowskie, tematy już podrukowali i tak dalej. Ta gra bardzo już taki jakby taką sektę zyskała fanów. Ja też mam sporo dodatków do tej gry, nie? Tak, sporo dodatków. Znaczy właściwie są dwa takie, no na ten moment. No ale jak na ten moment. Trzy dreadnoty jeszcze, przepraszam. Tak, dreadnoty jeszcze. No to są, to jest wybitny dodatek. Akurat to może niezbyt dodany, ale graliśmy ostatnio nawet teraz, dwa dni temu u nas w sklepie tutaj z nieśmiertelnością. Jest po prostu czadowy ten dodatek. Potęga X jednak nie jest tak dobra jak właśnie nieśmiertelność. Nieśmiertelność jest super, dla mnie przynajmniej. Chyba niepopularna opinia, z tego co wiem, to chyba... No właśnie niepopularna. Niepopularna, nie, jeśli będą jakieś komentarze po tym filmie, pewnie zostanę rozstrzelany przez polskie fanów Duny, ale trudno, no po prostu strzelajcie. Zawierzcie mi oczy i strzelajcie, plujcie, dobra. Ten z brodą się nie zna. Tak, ten z brodą się nie zna, ale który? Ale który? Na pewno nie ten w białej bluzie. Duna... Ja się znam, no pan. On się zna, on jest mono, on zna zachodnią mowę. Ludów zachodu. Duna jeszcze raz, naprawdę super tytuł, zresztą no tak jak mówię, no bardzo duża grono tych fanów zresztą w Polsce nawet się pojawiło, na świecie, no to, że ona nagle tak, wiecie, tak szturmem jak nowa z buta wjechała w tą topkę Board Game Geeka, no dla mnie numer jeden zdecydowanie to było totalne odkrycie, musiałem właśnie, no i tu jeszcze nawiążę do Adama, że on miał pierwszy, potem ja mówię, po co mi to właściwie, a później... Kurde, chyba muszę to mieć. Chyba muszę mieć podstawkę. Potem pojechałem do Katowic na granie planszówki w Spotku. I kupiłem trzy inne gry zamiast tego Deluxe Boxa. A to był cel. To nie wiedziałem jeszcze, że ty już kiedyś będziesz to miał. Potem kupiłem tego Deluxe Boxa, wszystkie dodatki i tak dalej. Tak to się zaczęło. Duna zdecydowanie tak. Także numer jeden Duna. Dalej. To moje numer jeden jest połączenie moich dwóch gatunków ulubionych, czyli euro i dedukcji. No i to muszą być alchemicy po prostu. No. To jest gra, jakby to została stworzona dla mnie, czyli mamy euro, zbieramy sobie surowce, coś tam możemy zrobić, ale jednocześnie mamy tą tutaj już bardzo skomplikowaną dedukcję, no bo jednak tamte musimy znaleźć w tej grze mikstury, tylko że te mamy 8 składników bodajże. I za każdym razem też mam tutaj aplikację, za każdym razem jednak te... Ach, ta aplikacja. Ach, ta aplikacja. Ach, ta aplikacja. Chyba czwarta gra mi się z aplikacją. No, czwarta, no. A tak wyszło, jak to jest? Jak nie jesteś graczem planszowym, ty po prostu powinieneś mieć konsolę i komputerek. Ale akurat w tej grze aplikacja bardzo ułatwia, bo tak to musiałby jedna osoba grać i po prostu nam mówić, okej, okay, z tego ci wychodzi to. I on tylko sobie siedzi i patrzy, okej, okay, z połączenia, powiedzmy, że nie wiem, tam łodygi i kruka wychodzi ci mikstura zielona plus. I on sobie musiał tylko siedzieć i tak, okej, okay, tu. Mhm, tu. A aplikacja po prostu nam skanuje sobie te przedmioty i wychodzi mi jaką mam miksturę, nie? Także to jest po prostu duże ułatwienie i po prostu ktoś się nie nudzi przy stole, nie? Ale alchemicy też jest to, że to jest starsza gierka, jednego na aplikacją, no, to była jedna chyba z takich... Z pierwszych, z takich starych Czech Games Edition, które się wybroniła. Na przykład jak się zestawimy to z Mage Knightem, gdzie tam, wiecie, jest żeton szyszki, wchodzenie do wioski po północy, cię atakują, ale coś tamtego. Mage Knight chyba i tak dalej, dużo osób uważa za najlepsze solo chyba, nie? Tak mi się wydaje. No to jest wyskok, nie? No ale w Mage mamy mnóstwo tych takich drobnych... Drobnych mikrozasad. Tak się już dzisiaj nie robi gier, nie? Tak się już dzisiaj nie robi gier, że tam po prostu... A jeszcze zapomniałem, słuchajcie, tutaj na tym torze zapomniałem zmienić... Nie możesz tam wejść, nie możesz, bo to jest noc teraz. Tak, bo jest południu, tam, nie. Tak. Po południu tam można. Po południu ten będzie po południu tutaj, w tej wsi i ten tego kutego. Ale już jest południe, bo nie przemieniłeś karty. A, czekaj! Czekaj, nie tak, z katapultą nie wchodzisz na ten zamek. Nie. I takie tam, wiecie, takie niuansiki ze starych gier, nie? To przyznamy chyba, że to... Jednak jest taki trochę w sumie dość unikalny tytuł dalej, no bo tak raczej nie kojarzę podobnej gry też. Nie kojarzę w ogóle podobnej gry do tego. Chyba związane jest i surowcami, właśnie taka sucha trochę dedukcja, no. Ale bardzo też satysfakcjonująca. No bardzo, jak już w ogóle z tym dodatkiem, nie wiem, nie grałem w greckie obręby. No to z tym z golemem to już w ogóle się robi bum z mózgu. Już tam jest dedukcja na dedukcji. Dedukcja na dedukcji, tam już można... robić, ciężko to w ogóle wykminić. Naprawdę gra jest świetna i jak ktoś lubi dedukcję, to polecam. Jak nie, to nie grać. Po prostu. Na takiej zasadzie. To jest specyficzny gatunek. To jest taki ciężki klasyk. Też dużo ludzi, jak przychodzi do nas do sklepu, nie jakąś kupić, słyszałem, że te alchemicy to są dobrzy, proszę pana. I to jest takie, że wiele osób się od tego odbije, nie? No bo to nie jest też dla tytułu dla każdego, no przyznajcie to, że to nie jest taki tytuł jakby... A daj to jakiś top 100, 100, 120, coś takiego dalej. No, jakoś się dalej utrzymuje. No i moje miejsce pierwsze to chyba największe pudło z tych wszystkich, o których mówiłem. Spróbuję zgadnąć. Oldsworn? Albo coś takiego. Brawo! Tak jest, tak coś czułem. Jest to Oldsworn. Po pudle poznałeś? Nie, bo wszystkich po kolei, że tam, tam coraz to grubsze RPG, takie kooperacyjne i tak, no to już tylko to zostało. Za granicą, oczywiście nie udanych w Polsce.
Tak, no ta gra raczej w Polsce, w polskiej wersji się nie ukaże ze względu na zaporową cenę. No niestety, trzeba sporo wydać, żeby mieć tą grę, ale jest naprawdę rewelacyjna. Mamy tutaj takie dwie części gry. Pierwsza to jest część fabularna, gdzie chodzimy po mieście, rozwiązujemy zagadki i musimy dojść do tego, co się stało, kto to zrobił. I dzięki temu mamy podpowiedź, z kim przyjdzie nam walczyć za chwilę. I jeżeli wiemy, z kim przychodzi nam walczyć, no to mamy łatwiejszą walkę. Jeżeli nie, no to niestety ta walka będzie trudniejsza i ciężej nam będzie ją wygrać. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego drugiego elementu, czyli samej walki. Wtedy zmiatamy planszę miasta ze stołu, stawiamy planszę walki, stawiamy figurkę naszego wroga. Zaspoileruję trochę, w pierwszej walce jest to wielki szczur. Czyli klasycznie, najpierw szczur. Tak, ale to ogromne, ta figurka jest naprawdę duża. No i w zależności od tego, gdzie z nią walczymy, w jakim miejscu, z jakiej strony ją bijemy, no to różne efekty później będą. Im więcej obrażeń temu szczurowi będziemy zadawać, tym on będzie bardziej zły i odblokowuje sobie inne umiejętności. Więc naprawdę jest to bardzo ciekawa gra, która wielokrotnie może nas zaskoczyć, bo nawet w tej części fabularnej jesteśmy w stanie sobie pomyśleć, okej, stanie się zaraz to, a właśnie, że nie. Stanie się zupełnie coś innego, na co nikt nie wpadł. Tak samo walka też potrafi nam zaskoczyć. Wyciągniemy kartę, której się nie spodziewaliśmy i szczur zrobi coś takiego, co nagle nas, fajnie, po nas, nie? Więc naprawdę gra jest bardzo trudna, bardzo ciekawa, klimat się wylewa z każdej strony w tej grze. No i każda walka jest zupełnie inna, bo mamy innych wrogów, mamy takie małe pudełeczka, które wyciągamy i też nie wiemy, co nas właśnie spotka i jak będziemy z tym wrogiem walczyć, więc to też jest fajne. Wiemy, że będziemy walczyć z wrogiem, wiemy, jak plansza wygląda, ale jak będzie przebiegała walka, tego nie wiemy, tego dowiadujemy się dopiero, jak ciągniemy kartę naszego przeciwnika i zobaczymy, co on nam robi, więc naprawdę świetnie stworzona gra, fajne mechaniki, fajny rozwój postaci, tych postaci mamy dużo i każda zupełnie inaczej będzie się zachowywała podczas rozgrywki, więc jak dla mnie jest to najlepszy RPG, jakiego mam w kolekcji, nie wyobrażam sobie żadnej innej gry na pierwszym miejscu, jak tylko Oddsworn. Z tego, co mówisz, to bardzo podobne, to byliśmy okazję mieli pograć w The Huntersów. Też tak było, że osobno był wątek popularny, teraz wychodzą też nowi z średniowieczu, też będą świetni. Też być może będziemy mieli szansę się z nim spotkać, bo tutaj jedna z naszych stałych klientów, znajomych nam osób, która z nami regularnie gra, będzie chyba ją posiadała, więc jest szansa, że zagramy. Z takich dłuższych tytułów, no to co myśmy tutaj grali? Ale nie, bardzo podzielę do tych Huntersów. To chyba też warto zamówić chyba dodatkową szafkę, mi się wydaje, bo jak tam widziałem te pudełka, jak ludzie wszystkie stawiają... Oddsworn'ie? Tak, tak, są chyba cztery takie ogromne pudła. Ja mam trzy, bo nie mam terenu, ale mamy jeszcze teren, mamy jeszcze też taki mały dodatek z brońmi, bo te nasze figurki, możemy wyjmować im broń i wstawiać zupełnie inną. Czyli jeżeli kupujesz na przykład topór, a figurka ma miecz, to wyciągasz sobie ten miecz, wstawiasz mu topór, więc naprawdę świetnie jest to zrobione. Wymyślone, no, tak, ciekawe, świetnie wymyślone. No ale żeby mieć wszystko, no to niestety trzeba mieć naprawdę dużo miejsca w domu. Strach zapytać o cenę. Nie pytaj. Po prostu nie chcę mieć. Ale powiem wam szczerze, że za granicą jest tańsze niż w Polsce. Czyli jedźcie za granicę. Trzeba uciec z kraju, żeby kupić. Albo po prostu wejść na zagraniczne grupy z grami planszowymi. Otóż to. Właśnie jeszcze taki mały komentarz tutaj do tego, jak, bo już w sumie jesteśmy przy końcówce, tak? Bo już podsumowaliśmy miejsce pierwsze. Z twojej perspektywy bardziej tutaj dużo takich anglojęzycznych tytułów zachodnich rzuciłeś. Znaczy w sensie wydanych na rynkach zachodnich i tak dalej. Kickstarterów i tak dalej. My tutaj z chłopakami bardziej powiedzieliśmy z perspektywy takiego, wiecie, sprzedawcy, gracza polskiego chyba, nie? Tu się zgodzimy, że bardziej wybraliśmy takie tytuły raczej, które są bliższe też nam z powodu działania. Właśnie sklepu, dlatego chciałem tą topkę z wami przeprowadzić, bo wy macie inne spojrzenie zupełnie na gry niż ja czy inni recenzenci. Bo my docieramy do gier też właśnie zagranicznych, które są w Polsce zazwyczaj niedostępne albo dostępne bardzo trudno, a wy gracie w gry, które są dostępne na naszym rynku, więc mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają, będą mogły się wzorować na tym i wybrać coś, co im się akurat spodoba. Zdecydowanie. No ale to tak, że u nas z naszej takiej perspektywy my ogólnie ogrywamy dosyć dużo tytułów, ilościowo. Prawda? Tylko często jest tak, że my raczej w nie zagramy, niż jakoś je bardzo, bardzo mocno ogramy. Nie zagłębiamy się aż tak. Nie mamy na to po prostu czasu, bo wchodzi kolejny tytuł i kolejny i musimy coś tam wiedzieć i tak dalej. Uwierz mi, ja też. No dokładnie. Niestety, ale jest klęska urodzaju. No, tak, wiecie, tak, jest, w temacie, nie? Jest też tak, że my żeśmy przynajmniej, mam takie uczucie, że przynajmniej ja wybierałem, wydaje mi się, że chłopaki tak samo, dużo takich gier, które rzeczywiście gramy. W sensie, tak, że... Tak, to są takie
ograne. Tak, to są takie gry, które często nie tam gramy. Tam są przetarte karty. No, w przypadkowym wypraskę gronie, tylko jednak, że po prostu gramy w domu. Tak, znajemy tak, to, tak, że tak, my tak. Rzeczywiście osobiście chcemy tutaj, wiesz, tutaj jest granie tak, że dużo osób przynosi swoje gry i w ogóle ogrywamy takie gry, które normalnie byśmy w ogóle nie zagrali. Nie zagrali, nie, byśmy nawet nie zwrócili na nie uwagi. Właśnie mamy takich swoich, wiesz, posłańców na Kickstartera, że oni tam, a wiecie, że to wyszło? O! I oni to przynoszą do nas i wtedy w to gramy, nie? Więc też dużo rzeczy się dowiadujemy. Inna perspektywa, nie? Ty nam jakieś tam nowinki też przynosisz, więc jak gdyby, wiesz, tu jest taki, że z innej perspektywy trochę patrzymy, już takich trochę chłopów przy ziemi, nie? No. Wiemy, co jest na działce, nie? No i to zależy, kto co lubi, tak? Kto w jaki klimat bardziej uderza. No ja, jak wspominałem, lubię klimat RPG, więc tych gier takich z dużym mam najwięcej u siebie w domu. No chyba tak to po prostu no i gier euro, no bo to takie... No to typowo, ja bardziej w euro, Mateusz bardziej waria, Karol chyba najbardziej w dedukcję, czy takie... Trzy takie, no typowo, no ale no, euro, dedukcja, no takie są. Takie nasze drogi, nie? Wiadomo, nasze że drogi. Gramy też w karcianki, no to ich nie wymieniamy jako, bo skupiliśmy się na 10 jakiejś takiej topce planszówek, tak? Wiadomo, jak byłbym Mateuszem jeszcze pierwszy, jakby można było wrzucić karcianki. Oczywiście, że to byłby... no co to by było? Pokémon chyba lubisz, nie? Ja najpierw Piotrusie, czarny Piotrus to jest zdecydowanie moja ulubiona tak karcianka. Ja nie wiem jak u was, ale u mnie w większości jednak rządzą duże pudła na półce, te małe to jednak tak jest ich zdecydowanie mniej. Ja w ogóle właśnie mam coś takiego, jeśli chodzi o gry, że odszedłem w ogóle od totalnie od małych karcianek. Gdzieś po prostu u mnie w ogóle w kolekcji praktycznie takich nie znajdzie. Chyba Bang u mnie został z takich mniejszych gier. Co tam jeszcze? Nie, to będzie chyba tyle. Ja nie umiem nawet. Ja nie umiałbym nawet powiedzieć teraz o małych karciankach jakichś. Pasolki gram, bo... na pewno bardzo fajne są. Z takich małych karcianek Bohanza, Nowka. Pasolki to bardzo, bardzo. Ja Sabotażysta bardzo... to wszystko jest spoko i tak dalej. Bardzo ten Karaluszek Łamciuszek. Ale to jest właśnie z samych, wiecie, tych dużych gier jest multum, jeszcze jakby weź te karcianki, w to wszystko się zagłębić, to jest tak tego dużo, że nie, rynek jest tak przesycony grami planszowymi, co dla wielu osób może wydawać się dziwne, tak? Bo większość osób ma jakoś takie te klapki na oczach i że planszówki to tylko Monopoly, Chińczyk, Eurobiznes. Albo że dla dzieci. A tych gier planszowych jest naprawdę ogrom. Różnych. Więc ale wybrać perły jest ciężko czasami. Myślę, że już dużo łatwiej. Myślę, że trzeba po prostu, jak ktoś już pograł trochę, to już wiadomo, już wie, kto by sobie mu się podoba. Jak spojrzy na grę, to będzie wiedzieć, czy fajna, czy nie fajna dla niego. To tak, są takie gry, które na przykład... kiedy się da zaskoczyć w sumie grą, że jakby że byłeś negatywnie nastawiony do gry, a jednak była spoko. Jednak znasz te mechaniki, mniej więcej wiesz, co ci się podoba. Tak, to też. To kwestia ogrania, nie? Znaczy teraz też jest tak, że jak siadasz do nowej gry, to naprawdę ta instrukcja zajmuje ci chwilę, bo już znasz to, tak? Te mechaniki się powielają zobaczysz tylko, aha, dobra, no to już wiem, a to jest coś innego. No to wzięli z tego, Więc naprawdę, jeżeli ktoś ma już doświadczenie, to dużo łatwiej jest wejść w nową planszówkę. To prawda. Nawet w taką lacerdę. Lacerda już nie istnieje. To było dobre wydawnictwo. Vital Lacerda to było dobre wydawnictwo. Szkoda, że już nie istnieje. No niestety. Tak więc mam nadzieję, że wybierzecie coś z tej topki dla siebie, a jeżeli będziecie w Częstochowie, to zachęcam was do odwiedzenia sklepu Gry Planszowe 24. Zapraszamy. Chłopaki na pewno dobrze wam doradzą, pomogą wybrać, jeżeli... Doradzą, to jest najważniejsze. Doradzą. Jeżeli nawet nie wiecie, co byście chcieli, to myślę, że są w stanie wam podpowiedzieć. Jest tu też wypożyczalnia gier, więc możecie coś wypożyczyć, zobaczyć, czy to będzie dla was. Więc gorąco wam ten sklep polecam. Jeśli ktoś ma jakieś komentarze odnośnie Dune'y i mojej opinii, na pistolety możemy się strzelać za garażami. Też zapraszam. Oczywiście zachęcamy was też do pisania w komentarzach, jakie są wasze topki gier, co wy lubicie, albo czego nie lubicie z naszych, z czym się z nami nie zgadzacie, więc śmiało możecie nasz wybór krytykować. Jesteśmy otwarci na wszelką krytykę, w razie czego będę komentarze usuwał. Chyba że Mateusza to można zostawić. Tak, chyba że Mateusza, to zostawimy. A jak już wspominałem, jeżeli będziecie w Częstochowie, to poza Jasną Górą Gry Planszowe 24 polecam odwiedzić. Jesteśmy niedaleko, także wiecie. Tak, niedaleko jest. Za bardzo się nie nachodzicie. Inaczej, Jasna Góra jest niedaleko sklepu. Na takiej zasadzie. Mały sklepik pod górze. Tak. Więc dzięki wam serdeczne. Tak, i dzięki wam za gościnę. Również za odwiedzenie nas. Dziękujemy za przybycie i za zaproszenie w ogóle do takiego, że dałeś nam taką możliwość się wypowiedzieć. I zapraszam ponownie. Warto rozmawiać. I myślę, że wymyślimy coś jeszcze ciekawego. Coś tam się jeszcze wymyśli. Tak jest. Dzięki serdeczne. Dzięki. Cześć. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Cześć.